Moi drodzy, witajcie w pierwszym premierowym odcinku I Smell Music, podcastu, w którym wraz z moimi gośćmi eksplorować będziemy fascynujący świat muzyki, będziemy wspólnie karmić swoją pasję do niej, poszerzać swoje muzyczne horyzonty i inspirować się do wszelkiej maści muzycznych poszukiwań. Będzie ciekawie, zabawnie, czasem może odrobinkę wulgarnie, ale przede wszystkim szczerze, naturalnie i autentycznie. Jeśli kochacie muzykę, nieważne jaki gatunek, czy to metal, czy hip-hop, a do tego lubicie słuchać ciekawych historii nietuzinkowych ludzi, no to jest to miejsce dla was. I zapraszam was tym samym w tę podróż razem ze mną i jestem przekonany, że razem będziemy się świetnie bawić. Korzystając z tej okazji, wszystkim tym szczęśliwcom, którzy oglądają ten pierwszy odcinek na YouTubie, chciałbym przedstawić pewną ważną istotę, która była bardzo istotną, jeśli nie główną inspiracją dla tego, jak ten podcast jest zatytułowany, jak wygląda jego oprawa graficzna i czym jest motyw przewodni tego, co chcę tutaj robić, a jest to niejaki Lemmy. Teraz dajcie mi sekundę, żebym naszego gwiazdora tutaj trochę bliżej przyciągnął przed kamerę. Dzień dobry. To jest właśnie stworek z logo. To jest Lemmy, mój kochany futrzak. Ale teraz ma chyba co innego w głowie. Na przykład leżeć u moich nóg pod biurkiem, do którego mam przymocowany mikrofon, także przywitał się na swój sposób, więc już go puszczam. Dziękujemy ci bardzo, że użyczyłeś nam swojego wizerunku na chwilę. No, to jest właśnie ten futrzak, którego widzicie w logo, tylko w takiej rysunkowej wersji. I tak, uprzedzam, przepraszam, uprzedzam pytania. Jego imię jest zainspirowane legendarnym Lemmym Kilmisterem, świętej pamięci liderem Motorhead, człowiekiem ikoną, człowiekiem instytucją. No jest to taki mały hołd wobec niego, wobec ikony rock'n'rolla, która odeszła od nas o wiele za wcześnie. On sobie tutaj zostanie, a my idziemy dalej. Moi drodzy, jeśli spodoba wam się to, co tutaj robię, to co tu usłyszycie, zobaczycie, dajcie proszę kciuk w górę na YouTubie, zostawcie komentarz, obdarujcie 5 gwiazdkami i jakąś pochlebną opinią na Spotify, iTunes, czy na jakiejkolwiek innej platformie, na której słuchacie podcastów, w tym tego, mam nadzieję, że jak najdłużej. Pomóżcie mi proszę przeciągnąć algorytmy tych wszystkich platform na moją stronę tak, żeby podpowiadały ten podcast coraz to większej liczbie potencjalnych odbiorców i pamiętajcie, że im większe zasięgi, tym większa szansa, że pojawią się tutaj ciekawi goście, czego sobie i wam oczywiście życzę. Jeśli będziecie słyszeli jakieś drobne takie dudnięcia, no to właśnie tutaj gwiazdor posadawia się u mego boku. Pamiętajcie też, żeby śledzić mnie na mediach społecznościowych, jestem na Facebooku i na Instagramie, linki znajdziecie w opisie do nagrania. Kolejna prośba, być może trochę nietypowa, mianowicie jeśli dzięki temu podcastowi odkryjecie jakichś nowych artystów, spodoba wam się ich muzyka, jeśli zdarzy się, że zakupicie ich muzykę, czy to na fizycznym nośniku, czy w formie cyfrowej, na przykład na platformie Bandcamp, dajcie im znać, że to dzięki I Smell Music się o nich dowiedzieliście. Czy to w postaci komentarza gdzieś na socialach, czy osobiście na koncercie. Nieście tę wieść, że wywęszyliście ich razem z tym, dzięki temu, razem ze mną, dzięki temu podcastowi. A nuż kiedyś, kiedy zapukam do ich drzwi z zaproszeniem do podcastu, a oni przypomną sobie, co im powiedzieliście, to gdzieś tam synapsy się połączą i zgodzą się być moimi gośćmi. Nigdy nie wiadomo, może zadziała taki efekt motyla. Co czeka was w tym odcinku? Już za moment zapis rozmowy z moim gościem, którego przedstawię za chwilę. A gdy ta rozmowa dobiegnie końca, nie odkładajcie słuchawek, nie wyłączajcie Spotify'a, nie zamykajcie laptopa, nie wyłączajcie urządzenia, na którym tego słuchacie, bo czeka was jeszcze garść takich polecajek muzycznych i nie tylko. Nowe premiery płytowe, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni, a gdzieś tam przykuły moją uwagę i zaskarbiły sobie, bądź nie, moją przychylność. Filmy,
może seriale, które miałem przyjemność albo też nieprzyjemność obejrzeć, bo jestem trochę nerdem i jest to też bardzo istotna część mojego takiego, powiedzmy, popkulturowego jadłospisu, więc nie powstrzymałbym się, gdybym czegoś tutaj z tych obszarów nie wrzucił, a być może też od czasu do czasu coś literackiego będę w stanie polecić, choć żaden ze mnie jakiś profesjonalny mol książkowy. A dzisiaj moim gościem, tym pierwszym, historycznym, będzie Rafał Piegat, gitarzysta olsztyńskiej rockowo-metalowej, w zależności od piosenki, formacji Frontal Cortex. Z ekipą Frontal Cortex znamy się od 2019 roku, kiedy jeszcze byłem w Geek Factor i skrobałem, czy tam nagrywałem od czasu do czasu co nieco o muzyce. To właśnie Rafał skontaktował się ze mną, czy nie byłbym zainteresowany sprawdzeniem ich debiutanckiej płyty Passage, którą wydali w grudniu roku poprzedniego, czyli 2018. A to dlatego, że na moim rocznym podsumowaniu 2018 właśnie wyróżniłem płytę zespołu Anathema The Optimist. No i Rafał uznał, że w związku z tym może mi się spodobać również i Passage. No i się nie mylił, bo płyta faktycznie bardzo mi się spodobała. No a ten stan nie zmienił się do dziś. Na tym albumie słychać sporo Tula, trochę wspomnianej Anatemy, ale nie ma tutaj mowy o jakimś tanim naśladownictwie, słychać w tym własną tożsamość, własny pomysł na muzykę, ale też bez wypierania się swoich inspiracji. No i minęło 5 lat od wydania Passage, ale ten materiał moim zdaniem nadal się broni i dobrze się starzeje. No i teraz chłopaki pracują już nad następcą debiutu. No i jest to jeden z tematów, który poruszamy w naszej rozmowie. A poza tym przyjrzymy się też naszym podsumowaniom Spotify'owym Wrapped za ten rok, czyli takie podsumowanie, czego najchętniej słuchaliśmy w mijającym roku. No a na dokładkę porozmawiamy sobie jeszcze o tym, co jest nie tak z ostatnim albumem zespołu Riverside. Także, żeby już dalej nie strzępić języka, nie marnować czasu, powitajcie proszę po raz pierwszy w I Smell Music Rafał Piegat z Frontal Cortex. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Witam w ogóle w pierwszym. Jest to dla mnie duży zaszczyt i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się być w pierwszym premierowym, dziewiczym odcinku mojego skromnego podcastu, który teraz dzięki tobie na pewno wystrzeli w kosmos. Oczywiście. Nie, ale tak zupełnie poważnie. Jak sobie myślałem, kto mógłby być pierwszym gościem, żeby pokazać dobrze, o czym to ma być, stwierdziłem, no musi być ktoś, kto jest totalnym freakiem, jest pasjonatem muzyki i z kim się bardzo dobrze o tym rozmawia. No i tak oczywiście nie ujmując tutaj pozostałym twoim kolegom z zespołu, z którymi też się znam, którzy też są świrami na tym punkcie, ale jakoś tak myślałem, kurczę, dawno się nie widzieliśmy. I co prawda, ja wiem, że to rodziło się w bólach i rozmawialiśmy na ten temat, na temat tego spotkania, tego nagrania już od dłuższego czasu, no ale w końcu tu jesteśmy i cieszę się, że jesteś to ty, bo właśnie tak stwierdziłem, kurczę, to jest odpowiednia osoba, żeby to wystartować i żeby ludzie zobaczyli, co tutaj będzie. Myślę, bardzo że... mi miło, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tak wyjątkowym odcinku, bo pierwszym. No super, bardzo ci kibicuję, aby twoja inicjatywa, twoje pasjonujące działania miały jak największe zasięgi i no co, będę kibicować, będziemy kibicować, będę dzielić się twoimi treściami na pewno, kibicuję. Dziękuję. Kibicuję, a wiesz co, będę wręcz szalikowcem, jeżeli chodzi o kibicowanie. Wyjdę na ulicę, będę zaczepiał ludzi na chodniku i będę opowiadał o twoim kanale. Dobra, to wiesz co, to ja muszę jak najszybciej sobie jakiś merch skołować, właśnie jakieś szaliki, t-shirty, jakieś wlepki, coś, żebyś mógł być faktycznie tym orędownikiem, tym moim agentem na ulicy. Ale dobra, dość autopromocji. To powiedz mi, zacznijmy od tego, czego tam ostatnio, bo teraz tak, przez długo to trwało, zanim się w końcu spotkaliśmy, więc były różne pomysły do tego, o czym możemy rozmawiać. Ostatnio wyszedł z bardzo dobrym pomysłem, żeby porozmawiać o Spotify Wrapped, czyli o tym podsumowaniu rocznym. I do tego przejdziemy.
I do tego przejdziemy, ale to będzie podsumowanie roczne. Ja jestem ciekaw, czego ostatnio słucha Rafał Piega. Co tam teraz dominuje na twojej playliście i najczęściej wybrzmiewa z twoich słuchawek bądź głośników? Dobrze, to może najpierw zróbmy taki disclaimer, bo jeżeli chodzi o Spotify i serwisy streamingowe z muzyką, nie jest to mój pierwszy wybór. Bardzo zawsze to zaznaczam, że okej, to jest fajnie, że mamy taki łatwy dostęp do całej muzyki świata, ale moim pierwszym wyborem zawsze będzie jednak nośnik fizyczny, więc nadal kupuję kompakty, nadal słucham winyli. Więc tak, to żeby było jasne. Fajnie, Spotify jest okej, ale jednak kupowanie muzyki, celebrowanie jej w ten taki trochę już staromodny sposób, to taki mój będzie pierwszy wybór zawsze, tak? Więc ostatnio, wiesz co, jeżeli chodzi o nowości, czy w ogóle, jeżeli chodzi o to, czego słuchasz? W ogóle. Czego ostatnio słuchasz, to nie muszą być nowości, nie musimy się absolutnie, wiesz, to, że ja wspomniałem o Spotify, to jest tylko dlatego, że będziemy o tym rozmawiać. Natomiast absolutnie nie ograniczaj się do cyfrowego medium, cokolwiek tam ostatnio wpadło ci, czym się teraz jarasz, a tym samym moglibyśmy gdzieś zajarać naszych słuchaczy, to śmiało. W tym roku było sporo premier. Pojawiło się na przykład nowe Foo Fighters. Wyjątkowa płyta, bo już pierwsza bez perkusisty. Także co bardzo słychać. Jest też taki przepiękny zespół Baroness, który przepiękny, dlatego że oni robią tam jest tam taki bardzo uroczy zabieg związany z brzmieniem, bo to jest zespół, który gra metal, ale gra go na gitarach typu Telecaster od Fendera, na których z kolei jest zamontowana przystawka, tak zwany single, czyli jakby nie humbucker, tylko single. I teraz dla osób, które może nie są wtajemniczone, chodzi o to, że te brzmienie nie jest tak mięsiste i tak może, jak to powiedzieć, nie jest takie ciężkie, jak przy tych humbuckerach, przy tych przystawkach podwójnych, tak? Czyli, przepraszam, i to jest mega urocze. Takich jak widzę tam za tobą, tak? Bo tam są. To czy tak, ja korzystam z gitar, gdzie mam przystawki właśnie z humbuckerami, a głównie Fendery, Stratocastery, Telecastery to są gitary z singlami, na których grają, nie wiem, grał Hendrix, gra, nie wiem, gitarzysta Red Hot Chili Peppers, weźmy na to, tak? Nie słyszysz tam takich ciężkich brzmień. I oni właśnie sobie używają takiej gitary po to, mają taki sposób na swoje brzmienie. Grają metal za pomocą gitar, które teoretycznie nie nadają się do metalu, co jest mega urocze. I ja zawsze mówię, że po prostu jak słyszę Baroness, to mi się uśmiecha buzia i od razu jakby myślę sobie, kurczę, oni idą pod prąd, zajebiście. I mogliby sobie zrobić, nie wiem, mogliby sobie odpalić przester i po prostu grać metal, ale nie, zróbmy sobie trudniej. Więc to już jest taka fajna ciekawostka, jeżeli chodzi o brzmienie. No i ogólnie fajny band, fajna nowa płyta. Także nadrobiłem sporo zaległości, kupiłem sobie kilka starych płyt, tę najnowszą i w tym roku, tak, Baroness. Baroness i nowe Foo Fighters, co tam dalej było? Wrócili weterani, jest też nowa Metallica. Przepraszam, zapytam cię, jeśli możemy się zatrzymać przy Foo Fighters, bo tu mnie kompletnie, znaczy ja nie śledzę zespołu. Nigdy jakoś specjalnie Foo Fighters nie słuchałem, tam kojarzę tych parę najbardziej znanych kawałków. Tak naprawdę ostatnio największa styczność, jaką miałem z Foo Fighters, to jest ten film Studio 666. Nie wiem, czy widziałeś go. Wiesz, kiedy on niefortunnie miał premierę, kurczę, jakie to było straszne. Akurat kiedy wydarzyła się ta tragedia, to był luty rok temu i akurat to był chyba parę dni przed. Później w kinach zaczął ten film lecieć. To było straszne. No tak, bo jeszcze tam Hawkins jest. Ja sobie go obejrzałem dopiero w tym roku, jak już troszkę kurz po całej sytuacji opadł.
I no. Taki ciekawy slasherek. No, to, znaczy, typowy, taki, no... typowy zespołowy klimat, w sensie banda chłopaków już troszeczkę starszych i śmieszny, fajny klimat. Podobał ci się ten film? Wiesz co, ja nie, powiem tak, ani ze mnie jakiś wielki fan zespołu, ani ze mnie jakiś wielki fan takiego slasherowego horroru, ale nie mogę powiedzieć, że się źle bawiłem. Był zabawny momentami, może trochę nierówny aktorsko. No wiesz, że Dave Grohl najlepszym jest aktorem z całej ekipy i później tak pozostali tam może troszeczkę słabiej. Gary King. Ale tak, no, było tak, no było parę takich smaczków dla gdzieś tam, takie wiesz, pozdro dla kumatych. Film okej, okay, obejrzałem sobie i tyle. Natomiast wracając do Foo Fighters, bo właśnie po niefortunnej, jakby to było kiedykolwiek fortunne, no po śmierci Taylora Hawkinsa oni postanowili kontynuować i oni zatrudnili, niestety nie pamiętam nazwiska, bo oni zatrudnili na stanowisko perkusisty z Soundgarden, tak? Nie. Czy Pearl Jam. To jest perkusista sesyjny, który występował z Nine Inch Nails wcześniej i A Perfect Circle, ale teraz nie pamiętam jego nazwiska. Josh Freese? O, dokładnie. Josh Freese. Tak, jest. Masz rację. Tak. Pomyliłem zespoły. Ale właśnie o co mi chodzi, bo czytałem po ich pierwszych występach na żywo z nim, że nie pamiętam dokładnie, jak to zostało opisane, ale trochę na zasadzie, że nie trzymał tempa, w sensie, że przyspieszał i ludzie mieli takie wrażenie, że zespół gdzieś tam musi za nim gonić, że nie są za dobrze zgrani i no, te pierwsze wrażenia nie były do końca pozytywne, że takie trochę, że gościu po prostu nie pasuje do zespołu, do specyfiki, ale czy oni z nim nagrali teraz ten nowy album? Tak, to jest i czy, on za i jak to brzmi? Jak to brzmi? Czy potwierdza się to, co było po tych pierwszych na żywo występach? Nie. W ogóle jestem zaskoczony, że taka gdzieś wydarzyła się sytuacja, nie wiem, nic na ten temat. Widziałem parę live'ów, gdzieś tam w sytuacjach festiwalowych były live'y w tym roku i było super, wszystko działało i mega sprawny band, to jest najwyższa półka. Nie, nic, niczego tam nie dostrzegam, żeby coś, jakiś zgrzyt. Fajnie w ogóle się z nimi odnalazł, fajnie. To jest mega doświadczony typ, tam zawsze miał jakieś takie punkowe korzenie, Foo Fighters jest, też wywodzi się z punkowych klimatów i myślę, że się tam fajnie znaleźli po latach, tak trochę w dziwny sposób, ale no nie, ja wierzę w ten band, też kibicuję. Okej. Okay. No dobra, no to mieliśmy Foo Fighters, Baroness, coś tam jeszcze ostatnio na twojej orbicie? Wiesz co, Metallica nowa wydała płytę w tym roku i oczywiście... Dobra, i co jeszcze? Słucham? A coś jeszcze? Poczekaj, chcę wspomnieć o Metallice, bo z Metallicą jest o tyle śmieszna sytuacja, że nie, musisz... Nie ma, że będziemy tylko przyjemne rzeczy poruszać. No musimy troszkę, wiesz... Dobrze, masz rację. Taka robota, oczywiście. Tak sobie wymyśliłeś, tak? Musimy się trochę pobrudzić, tak. Wiesz co, no oczywiście no miałem takie, że ojejku, szkoda, kurczę, no troszkę. Że jakby to już jest płyta dla fanów bardziej. To już nie jest nic, co na ten moment w tych czasach spowodowałoby jakieś wow. To jest po prostu, wiesz, jak się wejdzie w ten świat Metaliki, posłuchasz sobie, nie wiem, pół czy całej dyskografii i potem sobie włączysz tę najnowszą płytę, to ona jest całkiem, ma sens. Jakby fajnie, taki metalikowy świat, metalikowe riffy, metalikowe rzeczy. Ja mam duży, duży sentyment, bo gdzieś tam do dzieciaka wychowałem się na tym zespole gdzieś tam. I no, i co? I... Ale koniec końców ta płyta też wylądowała na mojej półce. Pokonała mnie, jakby, w sensie przegrałem w nową Metallicę, musiałem ją kupić. Nie wiem, jakoś tak wyszło. Do kolekcji, no mam całą dyskografię na półce z wyjątkiem Saitanger. I też sobie gdzieś tam był taki moment wiosną, że ta nowa Metallica się kręciła. Czekaj, no co chcę powiedzieć a propos takiego, tak jakby żeby podsumować tę nową Metallicę, bo jest mega kontrowersyjny temat, że tam chłopaki już nie grają tak jak grali i tak dalej.
Nie wiem, a ty słuchałeś w ogóle? Poczekaj, zaraz może mi coś przyjdzie na myśl, ale. Tak, ja słuchałem nowej Metaliki. Nie mogę powiedzieć, że czekałem na nią z wypiekami na twarzy, natomiast byłem ciekaw i powiem ci tak. Mówisz, że to jest płyta dla fanów. No, rozszerzyłbym tę tezę o to, że jest to płyta dla już takich zagorzałych, takich die hard fanów, bo ja jestem fanem Metaliki. Nie mogę powiedzieć, że się na zespole chowałem. Odkryłem Metalikę, można powiedzieć, dosyć późno. Znaczy, no, kiedy zaczynałem moją przygodę z ciężkim graniem. Gdzieś tam około ćwierć wieku temu, to Metallica nie była jednym z tych zespołów, od których zaczynałem. Pracę domową z Metallica odrobiłem później, ale Ride the Lightning, mój ulubiony album ich, no w ogóle te pierwsze pięć, do czarnego albumu, bardzo lubię. Później to już tak raczej pojedyncze utwory. I ja powiem tak, ja nie mam problemu z tym, że Metallica nie gra teraz czegoś, co grała 30 lat temu na przykład, tak? Ja nie jestem jednym z tych, którzy mówią, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś eksperymentuje ze swoim brzmieniem, że idzie do przodu, że ewoluuje. Ja jako czasami schodząc gdzieś na poziom takiego trochę bezmyślnego konsumenta, osoby, która po prostu chce mieć, czerpać frajdę ze słuchania muzyki, ja chcę, żeby to było, nie jestem w stanie tego po polsku dobrze ująć, ale żeby to było entertaining, nie? A ta nowa płyta dla mnie Angażujący. taka, no taki dający rozrywkę, o może tak, chociaż tyle. A ta nowa płyta dla mnie taka nie jest. Ja przesłuchałem ją parę razy i nic mi nie zostaje w głowie. Podobnie było z Death Magnetic. O ile Hardwired, to Self-Destruct, tam jestem w stanie, jeśli chodzi o tamtą płytę, jestem w stanie wymienić na przykład cztery utwory, które lubię i do których jestem w stanie wrócić. Hardwired, Atlas Rise, Moth into Flame i zamykający Spit out the Bone. Jestem w stanie, cała reszta gdzieś tam też mi znika, nie? No, Gdzieś w Spirata. odmętach. Tak, to była taka Ale, jazda treszowa. no, dokładnie tak. Ale jeśli chodzi o nową płytę, nic mi w głowie nie zostało i nie wracam do niej. No, nagrali co nagrali, nie dla mnie, tyle. No ja byłem. Bo nie mogę powiedzieć, że byłem rozczarowany. Żeby być rozczarowanym, to trzeba mieć oczekiwania. Nie miałem dużych oczekiwań, więc nie byłem bardzo rozczarowany. Po prostu stwierdziłem, mech, nie dla mnie. Nie będę do niej wracał, bo nie mam po co, nie czuję jej i nie wracam. Okej. Okay. No, widzisz, no, czasami nostalgia nas pokonuje i gdzieś tam się troszeczkę bez tej, tak wiesz, sięga się po coś tak, a kurczę, na zasadzie, że no, tyle mam emocji, historii związanych z kimś, że po prostu no, przejmujesz się losem i sprawdzasz i tak dalej. Także no. To jest też tak, że ta nowa Metallica to jest też troszeczkę taki ukłon w stronę New Wave of British Heavy Metal. Nie wiem, czy znasz ten okres w muzyce i czy gustujesz w ogóle, to czy znasz, pewnie znasz, tylko czy gustujesz w takim rzeczy typu kiedyś jak pierwsza Iron Maiden, czy Saxon, czy jakiś tam, nie wiem, Def Leppard, czy jakieś takie inne rzeczy wyłaziły z Anglii. Młody chłopiec się tym podjarał, wziął, spakował winyle, pojechał do Stanów i tam założył Metallicę, pokazując jakby no, ten świat Hetfieldowi. I to jest taki troszeczkę mega, taki powrót do korzeni. I ja miałem takie, serio? No, mnie to tak bardziej już troszeczkę mijam się z tego typu muzyką. No ale dobra, chyba wyczerpaliśmy temat nowej Metalliki. No. Z jednej strony duży szacunek, gdzieś tam nostalgia czasami nami rządzi, a z drugiej strony no jednak to nie jest chyba nic, o czym powinniśmy teraz mówić i się zachwycać, tak? Znaczy, nie, no wiesz, ja tylko mam taki ostatnio, właśnie już po ostatniej płycie Metaliki, mam taki smutny. Po ostatniej płycie Metaliki, ale też po ostatniej płycie Exodus, Overkill i teraz czekając na Nowy Testament, dochodzę do takiego smutnego wniosku, że Wielka Czwórka się trochę skończyła i nie dała rady na pewnym poziomie dociągnąć. Slayer już nie gra, Anthrax ostatnie dwie płyty były takie. Metallica ostatnie płyty też są mocno.
Ostatnia płyta Megadeth nawet mi się podobała, ale bledną te gwiazdy tej wielkiej czwórki przy pozostałych zespołach, które nigdy do jakiejś tam wielkiej piątki, szóstki, siódemki się nie zakwalifikowały, jak chociażby właśnie Overkill, Exodus ostatnia płyta, Persona Non Grata zeszłego roku, bardzo dobra. Testament też trzyma równy poziom, zarówno koncertowo, jak i muzycznie, jak i jeśli chodzi o ich wydawnictwa. Teraz gdzieś tam nagrywają, wydaje mi się, kolejny album. No więc jakoś tak, takie trochę to smutne, że ci, którzy gdzieś byli poza tym piedestałem, tak naprawdę to oni teraz gdzieś niosą tę pochodnię thrashu i robią to naprawdę jeszcze cały czas dobrze. No ale cóż, okay. Tak bywa. No dobra, to co tam jeszcze się kręci u ciebie? Ojej, no chciałem, to jest jednak miejsce, które będzie chyba docelowo gdzieś tam publiczność taką muzyki rockowej, metalowej przyciągać, tak, twój kanał, więc tak zacząłem od tych gitarowych rzeczy, ale jest taka... Oj, zdziwiłbyś jedna... się, nie takie jest założenie, tu będą różne rzeczy, o czym też napomkniemy później. A, okej, okay, super. Mhm. No, znam cię od tej strony jednak głównie gitarowej, tak, metalowej ale fajnie, że okej. Okay. Wiesz co, jest sobie taka polska artystka Hania Rani, która pochodzi z twojej miejscowości, z Gdańska. I to jest dziewczyna, która gra sobie na pianinie, na fortepianie i śpiewa. I to jest coś, co chyba w tym roku jakby totalnie mną zawładnęło. Może jeszcze obok jeszcze jednej takiej rzeczy, o której zaraz wspomnę, ale Hania Rani jakby no była najczęściej chyba wybieraną artystką ze wszystkich. Wiesz co, też jak, zanim to rozpoczęliśmy dzisiaj rozmawiać, to mówiliśmy trochę o bieganiu. I tak sobie myślę, że Hania też tak bardzo mocno gdzieś tam w tych takich moich rankingach poszła do góry z powodu właśnie tego, że często była moim soundtrackiem do biegania. To był też jakby zawsze taki pierwszy wybór. Ja najchętniej bym teraz po prostu tutaj zrobił takie ciach włączmy kawałek, żeby można było się z tym zapoznać, bo może nie każdy kojarzy. To jest nadal jeszcze chyba nie taki poziom mainstreamu, żeby kojarzyła osoba z ulicy, kim jest Hania Rani, ale dziewczyna się rozkręca coraz bardziej z roku na rok i właśnie wydała trzecią płytę w roku Ghost. Mhm. I tą płytą już jest jakby na tym takim poziomie światowym. Jakby najłatwiej mi jest porównać ją do Agnes Obel z Danii i tą właśnie tą trzecią płytą udowodniła, że jakby hej, to już jest jakby ta sama liga, nie? Także To tylko jeszcze tutaj tak dorzucę informację organizacyjną, że linki do jakichś tam, nie wiem, Spotify'ów, Bandcampów, czy jakichś teledysków na YouTubie tych artystów, o których będziemy tutaj rozmawiać, no to postaram się wrzucić w opisie nagrań. Wybaczcie, nie wiem jak to działa na platformach streamingowych, ale na YouTubie na pewno to wszystko gdzieś tam pod spodem się znajdzie, więc jeśli jesteście zaciekawieni tym, o czym tutaj rozmawiamy, to najprawdopodobniej wszystko to będziecie w stanie znaleźć w opisie pod nagraniem. No właśnie ta Hania Rani, tak jak zobaczyłem to tam u ciebie, tak kurczę, nic nie wiem, nie znam, muszę się dowiedzieć. I jak zacząłeś teraz o niej mówić, że fortepian, pianino, śpiewa, tak myślałem, czyżby zbliżony profil do Agnes Obel, bo to by bardzo do Rafała pasowało. Bardzo zbliżony, tak. To jest ten świat, ten worek muzyczny. I tak jak zawsze gdzieś tam jednak ona bardziej w tę stronę klasyczną niż popową miała ciągotki, tak teraz poszła jakby, takie mam wrażenie po tej trzeciej płycie, że to już jest właśnie ten taki poziom, że ta muzyka klasyczna i ta muzyka popowa się tak ładnie spotkały na takich równych poziomach. I dlatego jest taka magiczna chyba ta płyta. I też przystępna, i też elektroniczna, ale też i bardzo taka, jak ty na to mówisz, norweska, tak? Że taka
północne klimaty. Także no, dla mnie to jest coś wyjątkowego. Bardzo lubię taką muzykę i to jest chyba najczęściej słuchana artystka ze wszystkich w tym roku. Także. Mhm. Koniecznie będę musiał sprawdzić. Jak ty polecasz, no to ja sprawdzam. No fajnie, cieszę się, polecam każdemu, kto lubi troszeczkę. To jest muzyka, w której tam nie ma wokali we wszystkich piosenkach. Około połowa utworów jest z wokalami, połowa bez. Więc bardzo łatwo sobie tę muzykę podłączyć pod jakiś obrazek. Czy to w naszej głowie, czy to na spacerze, czy to właśnie podczas biegania, czy nie wiem, czy w innych sytuacjach jakichś takich. No to git. Będziemy to sprawdzać. Wy też sprawdźcie koniecznie Hanie Rani. Panie Rafale, pan to chyba nie myślał, że tak sobie tutaj przyjdzie i sobie po prostu będziemy rozmawiali o tym, czego to tam ostatnio słuchamy. Myślę, że mogłeś się domyślać, że zapytam cię, co w twoim macierzystym obozie. 2018 wychodzi Passage. Album, który z czym się zresztą nie kryje, wielokrotnie wam to powtarzałem, album, który bardzo lubię, który naprawdę uważam za świetny. Minęło 5 lat. Przejdziemy, bo są... Mam takie dzisiaj dwa słonie w pokoju, którym musimy się przyjrzeć. Do jednego przejdziemy za chwilkę. Jest on związany z waszą działalnością. Natomiast minęło 5 lat od ukazania się Passage. Jestem ciekaw, jak teraz patrzysz na tę płytę z perspektywy czasu, jak się przyjęła artystycznie, biorąc pod uwagę jakąś na pewno waszą ewolucję muzyczną, jak teraz patrzysz na nią z perspektywy, czy czujesz, że jesteś z niej zadowolony, czy jak dużo myślisz teraz, patrząc właśnie z perspektywy czasu, jak dużo byś zmienił, co byś zrobił inaczej, a może nie żałujesz niczego? Jestem ciekaw, jak po tych 5 latach spoglądasz tak wstecz na ten album i jaką przeszedł drogę przez te 5 lat. No to tak. Po kolei, bardzo krytycznie zarówno ja, jak i chłopacy patrzymy na pierwszą płytę. Jest wiele rzeczy, które dzisiaj nas albo dziwią, albo śmieszą, albo że kurczę, o co nam chodziło. Więc jest takich trochę dziwnych wyborów, które wynikały z tego. No po prostu nie dostrzegaliśmy wtedy takich detali, które dzisiaj jesteśmy w stanie zauważać, tak? I no to jest po prostu gdzieś tam związane z tym, że gramy dłużej, gdzieś przyszły jakieś nowe doświadczenia, nowe umiejętności i no tak jak powiedziałeś, ewolucja spowodowała, że no jednak ta pierwsza płyta, to tak dzisiaj troszeczkę patrzymy na niektóre jej momenty i tak troszkę się uśmiechamy. Że tak, no już nie mamy na to wpływu, już jest jak jest. Fajnie, że udało nam się jakąś grupę odbiorców tym debiutem ściągnąć i to jest fantastyczne. I dzielić się swoją twórczością z odbiorcami, to jest w ogóle kosmos, że jest ktoś, że są odbiorcy. I teraz tak, pytasz się o... Co po 5 latach, czy w sensie, czy pytasz się o drugą płytę, bo jakby... Do drugiej płyty zaraz przejdziemy. Przede wszystkim najpierw, bo teraz uchylę ci, znaczy zdradzę ci tutaj trochę więcej, bo chciałem cię najpierw pociągnąć cię trochę za język i nie zdradzać się z tym, co wiem. A mianowicie w tym roku w Gdańsku na Mystic Festiwalu gdzieś w Food Squacie w stoczni przy okazji spożywania jakiegoś burrito czy czegoś takiego z twoim zespołowym kolegą Łukaszem, drugim gitarzystą zespołu Frontal Cortex. Rozmawialiśmy właśnie o waszej... Tak, pozdrawiamy Pugas bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy sobie, tak mi się wydaje, że to było przy jakimś burrito, gdzieś między koncertami. Rozmawialiśmy sobie o waszej pierwszej płycie. No i tak jak ty mówisz, że gdzieś tam chodzicie krytycznie na zasadzie, co myśmy tam zrobili, no to
Łukasz wypowiadał się bardzo krytycznie na temat pierwszej płyty. Do tego stopnia, że zacząłem się zastanawiać, Jezu, pozostali to wiedzą. I tak stwierdziłem, dobra, żeby nie powiedzieć czegoś, co potem może spowodować jakieś animozje wewnątrz zespołu, bo ty po tym nagraniu chwycisz za telefon, zadzwonisz go i coś ty tam kurwa wygadywał. Więc stwierdziłem, że najpierw zapytam ciebie, jak ty to, na to patrzysz. Szczególnie, że jeśli dobrze pamiętam, jak myśmy się kiedyś spotkali, jak ja jeszcze byłem w Geek Factor i nagrywaliśmy odcinek podcastu dla Geek Factora. I jeśli dobrze pamiętam, teraz popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli gdzieś pamięć okazała się być zawodną, to ty mówiłeś, że historia była taka, że ty jakąś lwią część materiału miałeś już gdzieś tam napisaną w momencie, kiedy poznałeś chłopaków i zakładaliście kapelę. Tak było? Dobrze pamiętam? To był jakiś szkic, jakieś pomysły, jakaś inicjatywa, którą chciałem wykazać, żeby po prostu skusić nią muzyków do tego, żeby stworzyć zespół. I zdarzyła się przepiękna sytuacja. Nie śniło mi się, że mogłem mieć aż tak fajnych muzyków dookoła siebie. To tak w zasadzie, że kurczę, no fajnie by było, jakby był jakiś gitarz, może, ale wokalista, no super, może kiedyś i tak dalej. I tu nagle chłopaki trochę z nieba spadli i zrobiliśmy zespół i im się spodobało to, co ja już na początku gdzieś tam miałem do zaproponowania, a też no oni też jakby no dali moce i z tego powstał zespół i tak, na początku było tak, że te pomysły wyszły z mojej inicjatywy, z tym, że one zostały przearanżowane. Grzesiek zrobił przede wszystkim wokale, które no, kładł jakby główny nacisk na kompozycję i napisał teksty. I Bartek zrobił świetną perkusję. Łukasz zrobił gitary. No jakby, okej, dobra, jakiś tam szkielet był, ale to jest robota całego zespołu i tak. Dlaczego do tego wracam? Bo tak sobie pomyślałem, kurczę, no jednak gdzieś tam było to jakieś takie twoje dziecko, jakiś tam materiał na początku już miałeś i teraz jakby się okazało, że ktoś tutaj totalnie po tym jedzie, może poczułeś się w jakiś sposób porażony. To każdy jest za to odpowiedzialny. To nie jest tak, że jakby kompozytor nie był jeden. Kompozytor to jest zawsze osoba, która za kompozycję odpowiada, jest tekst, jest linia melodyczna wokalu, jest mnóstwo tych współczynników, które składają się na kompozycję i nie można powiedzieć, że za pierwszą płytę odpowiada jeden człowiek, tak? To wyszła inicjatywa, to wyszedł pomysł na brzmienie, można to tak nazywać. Natomiast wszystkie te piosenki, które trafiły na pierwszą płytę, one są przemielone przez cztery pary rąk i nóg czasami i przez struny głosowe i przez nasze głowy, serca, dusze, nie wiem, jak cokolwiek. Przez naszą wrażliwość na pewno. Nie ma mowy o jakimś ego urażonym, że ojej, kurczę, no przecież to jakby tak dużo, że nad tą solówką, a teraz ona jest słaba. No i dobrze, fajnie, że taka perspektywa rośnie, że ale dlaczego jest słaba? No dlatego i dlatego. Oho, okej, no dobra, no to następnym razem jak będziemy robić solówkę, to zrobimy ją inaczej. I jakby nie ma krytyki dlatego, żeby... Krytyka jest po coś, no żeby być lepszym. Tyle. No, ale właśnie dlatego stwierdziłem, że podejdę do tego ostrożnie. Najpierw zapytam ciebie, jaki ty masz do tego stosunek i czy to jest, czy twoje podejście do pierwszej płyty pokrywa się właśnie z tym, co usłyszałem od twojego zespołowego kolegi. Wtedy z czystym sumieniem będę mógł mówić o tym, że wtedy w czerwcu przy tym burrito trochę po niej pojechał. Tak, zgadzam się, ale też trzeba zaznaczyć, że pierwsza płyta jest urocza. Znowu używam słowa urocze, ale no... Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu? Tak, jest urocze trochę... znaczeniu, bo ona, wiesz co, ona jest trochę z takim punkowym nastawieniem, z punkowym takim duchem, z takim, wiesz jak to zespoły debiutujące, które nie mają nic do stracenia, a tam 100% serducha, wiesz, jakby idziemy! I nie ma żadnej kalkulacji i po prostu to jest urocze.
to jest zawsze coś, co jest prawdziwe, a coś, co jest prawdziwe, jest urocze i chce się temu, chce się z tego czerpać, inspirować, chce się przy tym być, chce się tego, no, w tym uczestniczyć, tak? Mhm. Duże zespoły, o których dzisiaj wspominaliśmy, o tych starych dziadach, które tam mówisz, że dzisiaj już nie mają takiej formy, myślę, że przydałoby im się znowu zadebiutować. To jest jakaś chyba taka piguła trochę na to. Znaczy, wiesz, oni są troszeczkę, mają inną perspektywę, jakby pierwszoligowcy, którzy gdzieś tam żyją z muzyki, są zachowawczy, no bo kasa musi się zgadzać, bo jakby no i tak dalej, ale jakby zobacz, co się stało z Behemotem przy Satanist, tak? Tam zespół się zaczął na nowo. O tym mówię, to mam na myśli. Niech zespół na nowo zadebiutuje i to jest jakby Metallica już chyba nie nagra znowu Kill 'Em All, nie? Jakby. Ale może by im to pomogło troszeczkę, tak? I fajnie jest być tym takim właśnie takim nastawieniem, takim punkowym, z takim 100% serducha i jedziemy. Mm-hmm. No tak, coś w tym jest. No, myślę, że te stare dziady, o których wspomniałeś, no też właśnie zwróciłbym na chwilę uwagę na to słowo stare, to też jest też wiek, o tym nie możemy zapominać, bo czasu nie oszukasz i oni wszyscy już no, są dalej, niż, znaczy bliżej niż dalej, tak? Zależy z od której strony na to patrzysz, no ale już trochę na karku mają, wiesz, Hetfield i spółka, Maideni, prawda, no. Natomiast... Hetfield ładnie śpiewa. Nie, no ładnie, ale no to już wiesz, no gdzieś tam... A Robert na stare lata się nauczył śpiewać, także... Nie oszukujmy się, że wydolność organizmu już na pewno nie jest taka, jak na poziomie 20-latka. Natomiast nawiązując do innej rzeczy, której powiedziałeś, że przydałoby im się zadebiutować od nowa, pytanie, czy na ile jest to możliwe? No, w przypadku Behemota faktycznie, tu się zgodzę, że to było trochę taki debiut na nowo, ale on był... No on wynikał z pewnych bardzo takich, z pewnego doświadczenia życiowego, bardzo, które mogło tak naprawdę zakończyć się tragicznie, nie? I to faktycznie było takie nowe otwarcie, nowe życie, no bo wiesz, Nergal w pewnym sensie dostał nowe życie i to coś było takim bodźcem do nagrania płyty, która no moim zdaniem jest absolutnie doskonała, nie ma na niej słabego punktu. Pytanie, co takiego musiałoby się wydarzyć w życiu, w rzeczywistości takiej Metalliki, żeby miała zrobić coś takiego od nowa, kiedy masz już swoje na karku, kasa się zgadza, niczego ci nie brakuje, tak naprawdę jakby na to spojrzeć, no to nie masz już tego młodzieńczego, nastoletniego wkurwu na nic, no bo na co masz się denerwować, no na jakiegoś tam republikanina czy demokratę o coś, ale to już nie ma chyba też tych pobudek, które leżały u podstaw tej buntowniczej, młodzieńczej muzyki, więc nie wiem, czy jest to możliwe, żeby się zdefiniowali w ten sposób na nowo. Zawsze myślałem, że jakby poziom doświadczenia tego życiowego, tego, który odpowiada te nasze życie codzienne i to, co się dzieje dookoła nas i ludzie, którzy są wokół nas, że to jakby... Te zmiany, które mogą zajść, mogą determinować poziom kreatywności, na przykład w tym przypadku w muzyce, tak? I mówiłem tak jeszcze do niedawna, a od jakiegoś czasu już nie. Już uważam, że to nie tędy droga, że tak naprawdę równie dobrze można po prostu ciężko pracować, dużo ćwiczyć i też możesz być fajnym, kreatywnym człowiekiem, który chce wyrazić siebie i swoje emocje i swoje doświadczenia. Nie musisz wcale zaliczać jakiejś tragedii w życiu. Może po prostu poćwicz 8 godzin i nagle będziesz miał tą piosenkę jakąś taką, która będzie, nie wiem, na poziomie. Myślisz, że Hetfield, Hammett, Scott Ian już nie ćwiczą po parę godzin, tylko raczej odcinają po pomoc umiejętności? Akurat Hammett ćwiczy i o tym mówił ostatnio Ulrika Beato i to jest świetny wywiad, bardzo polecam. Rick Beato to taki youtuber, który stara szkoła, chłop po 60 założył kanał i ma bardzo fajne pomysły, fajne wywiady na tym kanale. Ostatnio był u niego Kirk Hammett. Widziałem jeden odcinek, gdzie byli u niego...
John Petrucci, Stream Theater, tak, Devin Townsend i ktoś jeszcze. Pantera to... Petrucci, Townsend i tak, właśnie, jak on się nazywa? Tosin Abasi? Jakoś tak, z Animals and Leaders, no? Tak, no to ja gościa znam, tam kiedyś widziałem parę jego nagrań, coś tam widziałem na tym jego kanale. No tak, no ma tam ciekawe te audycje. On tam robi jakieś takie rankingi, najlepsze bity wszechczasów, najlepszy riff wszechczasów. Przede wszystkim fajnie rozkłada na czynniki muzykę, bierze sobie piosenkę i sobie potrafi wyodrębnić jakąś ścieżkę typu gitara, bas, perkusja, wokal. Tak, tak, no. I sobie po prostu jest analiza tego, co się dzieje w tym momencie, dlaczego taki wybór, czasami wiadomo, dlaczego czasami nie. To jest dla mnie to jest po prostu bardzo fajna wiedza i bardzo dużo można się nauczyć, można wyłapać takich szczegółów i no, przy komponowaniu, przy tworzeniu muzyki przydaje się taka perspektywa, jak nagle słyszysz muzykę w pełnym miksie, gdzieś tam sobie leci, a gdzie nagle, kurczę, zatrzymujemy się na chwilę, żeby posłuchać tego kawałka gitary i ona totalnie inaczej. Weźmy na przykład sobie A Perfect Circle, piosenkę Weak and Powerless. Jest jeden z odcinków Ricka Beato i jak sobie posłuchasz poszczególne traki, a potem włączysz sobie tą piosenkę w pełnym miksie, to już nigdy nie będziesz jej słyszał tak jak dotychczas, jakby nagle będziesz zauważać rzeczy, których nie zauważałeś. To jest super. No. Ja pamiętam kiedyś jeden odcinek, faktycznie, bo on miał taką serię tych nagrań, gdzie rozkładał na czynniki pierwsze utwory i ja pamiętam jeden odcinek, gdzie on to robił z Freak on the Leash Korna. Chociażby. Tak, też. No tak, ciekawe analizy, tak. Na pewno dla ciebie, jak dla muzyka, dużo ciekawsze niż dla mnie, ale no, dla mnie też, jako na przykład dla fana zespołu, no to zawsze jest to jakaś ciekawostka i zawsze jest to coś, co chętnie wchłonę. Ale zostawmy Ricka Beato i Metallica, dziadów z Metallica i innych tam dziadów, którym się ćwiczyć nie chce, już nie mają w sobie buntowniczego ducha. Ale poczekaj, odpowiem na twoje pytanie, bo czy Hamed ćwiczy? Tak, ćwiczy. Wspomnę, tylko tak dodam, że mówi, że tam ciężko mu się wybrać na siłownię na pół godziny, ale nie ma problemu, żeby sobie 6 godzin na gitarze grać, więc chodzi mi o to, że nieważne, gdzie jesteś z muzyką, czy światowej klasy w znanym zespole, czy gdzieś tam sobie jesteś w undergroundzie, trzeba ćwiczyć, warto ćwiczyć i nie ma sensu nie ćwiczyć. O. Także, no dobrze, to słuchaj, to nie tylko ci początkujący muszą ćwiczyć, ci na samej górze też nadal muszą ćwiczyć. O. Na pewno jest tak, jak mówisz. Idąc dalej tym tropem, a propos dużej ilości ćwiczeń i tak dalej, no to ja rozumiem, że jak się dużo ćwiczy, to wtedy wpływa się pozytywnie gdzieś tam na swoją kreatywność i tak dalej, i wtedy na przykład można, i tu przechodzimy do pierwszego słonia w pokoju, możemy na przykład napisać, skomponować i nagrać nowy album. A zatem pytanie, które przewijało się w naszych rozmowach już niejednokrotnie, to co z następcą Passage? Gdzie wy jesteście? Kiedy można się czegoś spodziewać? No bo już, panie, ile można czekać? Druga płyta jest gotowa. Jest skończona. Jest zamknięta. Co to znaczy skończona? W sensie skomponowana? To znaczy, że już nie dokładamy żadnych nowych piosenek, a zmiany aranżacyjne prawdopodobnie już nie nastąpią. To znaczy, że już mamy taki duży punkt odniesienia do drugiej płyty. Jest tam 9 przerwę piosenek. Przerwę ci tylko, teraz uważaj, zanim cokolwiek powiesz, to się zastanów, czy możesz to mówić, bo to pójdzie, wiesz, jasne. To się stanie oficjalne. Także tak, pamiętaj. Oczywiście. 9 piosenek, godzina muzyki. Mamy już tracklistę, już wiemy, w jakiej kolejności te piosenki będą występować na płycie. I co? I teraz jesteśmy w trakcie nagrywania. Nagrywamy tę płytę niezależnie sami. I jak już będziemy mieli wszystkie ślady położone, to wtedy ta płyta będzie miała etap produkcji, masteringu.
i to już zostanie przekazane do gdzieś na zewnątrz, do osób, fachowców tak zwanych, inżynierów muzyki i tak dalej. I no, właściwie chyba, no, jeżeli chodzi o takie szczegóły, nie wiemy jeszcze, kto dokładnie będzie odpowiadał za produkcję. Mamy jakieś tam dwa pomysły i tu nie mogę nic mówić, bo nadal jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o drugą płytę, Frontal Cortex, jest na etapie takim już, że bliżej niż dalej i kwestia po prostu nagrania jeszcze paru rzeczy, napisania jeszcze, dokończenia kilku tekstów. Z tego co wiem, Grzesiek jeszcze jest w trakcie, robi jakieś poprawki, robi konsultacje i ogólnie, no tak, to już niedługo. Ci, którzy słuchają nas na różnego rodzaju platformach streamingowych, podcastowych, nie widzą tego, ale widzą to widzowie YouTube'a i widzisz to ty, jak mi się morda cieszy. Bardzo się z tego faktu cieszę, bo tak, co się widzieliśmy, to gdzieś no piszemy, poprawiamy coś tam, no niegotowe, no jeszcze trzeba czasu. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, jak się widzieliśmy w Olsztynie, rozmawiałem o tym teraz w czerwcu z Łukaszem i tak no, cały czas gdzieś było to oczekiwanie, ale teraz jest naprawdę zajebisty konkret. No, jak jest. Jest dwójka już lada chwila, no nie wiem, no, trudno mi podać jakąś konkretną datę, sami jeszcze nie znamy daty, tak? Nie wiemy, jak z dostępnością osób, które będą nam odpowiadały za produkcję tej płyty i jakie będą terminy, ale no, płyta już jest bliżej niż dalej i wiesz co, no, jest to o wiele trudniejszy materiał pod każdym względem niż jak był na YouTube. I to nie znaczy, że teraz będziemy, mówiąc trudny, nie mam na myśli, że o, będziemy mieli super zaawansowane, tam 17-minutowe, progresywne, metalowe, rozlazłe utwory z jakimś tam zmianą metrum i z jakimś tam połamanym polirytmią, bla, bla, bla. Nie, to nie mówię trudność pod tym względem. Trudność mam na myśli, że to, co robimy teraz, to, co zrobiliśmy na tę drugą płytę, bardziej przypomina piosenki. I granie piosenek jest o wiele trudniejsze niż takie frywolne, to jest moje zdanie, o wiele trudniej jest skomponować piosenkę, która poleci w radiu jako singiel, niż zrobić właśnie jakiś taki kilkunastominutowy, rozlazły, progresywny utwór, w której łatwo sobie można zmieniać klimat i gdzieś tam sobie nagle się od czegoś odciąć i coś dodać i gdzieś tam wrócić i coś tutaj i coś tego. I to jest ogólnie w moim, na dzień dzisiejszy mówię, że to jest prostsze niż jak zrobić piosenkę 3,5 minuty, która będzie miała zwrotkę, refren, bridge, zwrotkę, refren, zakończenie. I wiesz co, jeszcze wrócimy do tej nieszczęsnej Metaliki. Jednak, bo przypomina mi się w tym przypadku, jakby to, co kiedyś mówił Hetfield w przypadku czarnego albumu, jak oni tam robili Black Album, to wtedy mówili, że dla nich wyzwaniem jest zrobić piosenkę, że na Injustice for All bardzo łatwo było im zrobić takie one, czy taki tam, nie wiem, jakiś tam, czy tytułowy numer, ile on ma, 9 minut, tak? Coś było tego chyba, no. Tak, i nagle jak musieli usiąść zrobić piosenkę, to zrobiło się wyzwanie i ja teraz mam wrażenie, że dokładnie wiem, o czym on mówi, że to jest naprawdę duże wyzwanie. Mhm. Więc te piosenki na tej drugiej płycie będą. To jest taka nasza próba uchwycenia piosenki i to nie znaczy, że będzie popowo, przystępnie, po prostu wiesz, Behemoth na Satanist też ma piosenki, tak? Umówmy się, tam są piosenki. Godzisz się? Wiesz co, może jedne bardziej, drugie mniej, ale no jeśli
otwierający Blow Your Trumpets może jest mniej piosenkowy, ale Ora Pro Nobis Lucifer jest później... piosenką jak nic, no, to się zgadza. No, na przykład, tak. I właśnie jakby takie podejście, taka próba, taki pomysł na muzykę, no, nagle stał się dla nas wyzwaniem i też jakby dlatego to też tak troszeczkę trwa, że jakby wysoko sobie tą poprzeczkę, wyżej sobie poprzeczkę zawiesiliśmy i nie było już tak frywolnie jak przy debiucie. Frywolnie. Ale rozumiem, że nadal jakąś frajdę z tego czerpaliście, tak? Czy już było oczywiście. To tylko poczucie obowiązku? Wiesz co, no, był taki moment, kiedy naprawdę wiele rzeczy zostało wyrzucone do śmieci, że my tak naprawdę to ten materiał na tą drugą płytę mieliśmy jeszcze już w dużej części przed pandemią. Mhm. I bardzo mało z tego ocalało. Może jakieś takie główne pomysły, tak, ale już te piosenki, które są teraz, a które były jeszcze parę lat temu, niczym nie przypominają. To są takie już duże zmiany aranżacyjne, takie wręcz czasami po prostu nie, że będziemy poprawiać, tylko ciach do kosza, coś zupełnie innego, nowego. Więc no, tak troszeczkę musieliśmy te ambicje, troszkę musieliśmy nadgonić te ambicje, no po prostu. Kumam. Ja pamiętam, jak się widzieliśmy w 2021, jak graliście na InnoRock festiwalu w Inowrocławiu i tam wtedy zagraliście nowy utwór, ale jak rozmawiałem potem, czy nie wiem, nie pamiętam, czy rozmawialiśmy, jak się wszyscy spotkaliśmy, czy gdzieś przy jakiejś tam rozmowie z którymś z was, no to dowiedziałem się, że no ten utwór, który wtedy zagraliście, to on w tej postaci, to już w zasadzie nie istnieje i nie ma co tam wracać do niego wspomnieniami. Tak, to wyewoluował. Są takie momenty. To są takie momenty, że nagle. Ej, a co to jest? Czemu to tak jest? O kurczę. No nie wiem. Wiesz, wkurza cię ten moment, wkurza cię ten motyw. Musisz coś zmienić, musisz go poprawić, musisz go wyrzucić. Nie, jakby. I za dwa tygodnie gramy piosenkę, którą myśleliśmy, że mamy skończoną i okazuje się, że nie, że te zmiany teraz rzeczywiście są na plus. Teraz nas już nic tutaj nie denerwuje. Jakby teraz jesteśmy spokojni, możemy wyjść i zagrać to z takim czystym sumieniem, że to jest teraz najlepszy pomysł, na jaki nas stać, na jakim jesteśmy w stanie zrealizować. I no, czy to dlatego tak długo trwa? Nie wiem, chyba tak. Powiedziałeś, że nagrywacie każdy sam, tak? Dobrze zrozumiałem? Czyli co, że każdy w zaciszu własnego domu nagrywa swój instrument, no może poza Benem, który... Nie, spotykamy się w sali prób i nagrywamy po prostu instrumenty. I ostatnio mieliśmy taki maraton z Bartkiem, właśnie naszym perkusistą, że urządziliśmy sobie w sali prób po prostu... Zrobiliśmy takie warunki studyjne i nagrywaliśmy jego perkusję do pilotów, które służą nam za taki jakby no podkład, taki drogowskaz, jak ma piosenka wyglądać. Natomiast jakby takie już ostateczne ślady, one właśnie teraz mają miejsce i powolutku będziemy je sobie już nagrywać tak na tip-top. A to w takim razie wchodzicie normalnie do takiego pełnoprawnego studia nagraniowego, czy nie? Czy nie? Nie, będziemy, wiesz co, i tutaj troszeczkę słyszałeś, że sztuczna inteligencja teraz ostatnio troszkę miesza w społeczeństwie i ta technologia... Coś tam się o tym mówi, gdzieś dzwoni. Ona też dotyka świat muzyki. I jeżeli chodzi o na przykład brzmienie gitary elektrycznej, gitary basowej, to mamy dzisiaj tak zaawansowane wtyczki, czy tak zaawansowane symulacje, że zupełnie nie potrzebujemy do tego żadnych warunków studyjnych, żadnego prawdziwego wzmacniacza, żeby uzyskać brzmienie na poziomie no, najwyższym, tak? Jakby będziemy czerpać po prostu z symulacji kolumn gitarowych, wzmacniaczy gitarowych i efektów gitarowych. I jak ktoś teraz ma wątpliwości, to polecam zajrzeć
jest sporo testów na YouTubie, takich blind testów, jak to wychodziło, jak to zaczęło się pojawiać gdzieś w okolicach 20 roku. Na przykład firma Quad Cortex, bardzo bliska nazwa naszego zespołu, od firmy Neural z Finlandii. Jest sporo materiału na YouTubie, w której po prostu muzycy sobie siadają, nie wiedzą, czy grają na symulacji, czy na prawdziwym zmaku. Mają podłączone brzmienie A i brzmienie B. I po prostu są, łapią się za głowę i się uśmiechają, no bo nie są w stanie rozróżnić, co jest prawdą, a co jest symulacją. I ja wiem, że to może nie jest super rock'n'rollowe, marketingowe, że kurczę, zespół nagrywa się na komputerach, zamiast, no wiesz, z prawdziwym wzmacniaczem, z hałasującą kolumną, obdartą, gdzieś tam piwem zalaną i tak dalej. Ale no... Robimy tak, żeby być skuteczni i żeby mieć przy tym nadal fan i w ogóle nie mamy z tym problemu, jeżeli chodzi o technologię i będziemy z niej korzystać. Natomiast na koncertach nadal będziemy mieli hałasujące kolumny i to tutaj tego nie zmieniamy. Rock and roll pozostaje na scenie, ale na płytę możemy sobie spokojnie darować studio i nagrać się za pomocą współczesnej technologii. Tak samo będzie z wokalami i tak samo będzie z gitarą basową a perkusja też wyląduje już z gotowymi śladami, zostanie przekazana do studia w ramach jakby no miksu całości, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak wycieczka do studia i zaklepujemy tydzień czy tam dwa czy tam miesiąc w studiu, nie. No to ciekawe, co mówisz, no idzie nowe. To nie tylko my już tak robimy. To w sensie to jest już taki trend, powoli to się robi normą. I wróćmy do Ricka Viato i pana Hameta z Metallica. On z kolei tam powiedział coś super ciekawego, że Metallica gra na koncertach za pomocą Fractal. Fractal jest to konkurencja firmy Quad Cortex i po prostu też symulacja brzmień. Symulacja brzmienia gitary, tak? Że on już nie chce korzystać z prawdziwych wzmacniaczy na scenie. Ma tam swoje argumenty. Jeden z nich to na przykład, bo jak zapakują wzmacniacz do ciężarówki i potem jedzie pół Europy dalej taki wzmacniacz z takim wzmacniaczem, znaczy ciężarówka z takim wzmacniaczem, to tam później może się rozstroić bias, jakieś tam mogą zajść jakieś takie różne nieoczekiwane sytuacje i już nie będę miał takiego samego brzmienia, jak miałem w poprzednim mieście. więc on korzysta z symulacji swoich kolumn gitarowych, wzmacniaczy gitarowych, które uzyskał w warunkach na płytę w studiu. Po prostu sobie kliknął kopiuj i sobie wrzucił to na set koncertowy. I teraz Hamed zawsze, znaczy ogólnie Metallica korzysta, zauważ, że tam nie ma wzmacniaczy na scenie, tak? Nie wiem, jak sobie jakieś live'y z tego roku zajrzymy. Wiesz co, już kiedyś widziałem jakieś takie nagrania, że masz tą taką ścianę wzmacniaczy, a potem od drugiej strony ktoś to sfilmował i to są puste pudła. Tak, to Slayer tak robił, ściana wzmacniacza, tak, to jest ich pomysł na scenografię. To jeszcze co innego, natomiast no, jakby dzisiaj nawet te pierwszoligowe zespoły właśnie, warto właśnie też śledzić Metallica, no to jest zawsze jakiś punkt odniesienia z tej najwyższej półki. Okazuje się, że chłopaki też już korzystają z symulacji. Megadeth korzysta z kolei właśnie z tego, na co my się zdecydowaliśmy, czyli Quad Cortex. Też pierwszoligowy zespół i też jedzie i bierze pod pazuchę komputer. Znaczy komputer w cudzysłowie, bo to nie przypomina komputera, tylko po prostu jest to taki może sprawdzę to w przyszłym roku, jak to brzmi. Tutaj mam nawet, leży u mnie na podłodze, jest taki, o, nie wiem czy widać. O, te tutaj szare takie to. To jest właśnie ten sprzęt, którym siedzi sztuczna inteligencja i mówi, że jak chcesz pan mesę, to masz pan mesę i graj pan teraz metal na przykład. To ciekawe, na pewno ciekawe. Nie wiedziałem, widzisz, powiem tak, nie znam za dużo muzyków,
z którymi mógłbym tak sobie porozmawiać jak z tobą, więc nie byłem świadom, że no takie są realia teraz już. No to już takie trochę geekowskie tematy są, więc... Ale nie mniej ciekawe. Wiesz co? Najważniejsze, żeby po prostu można było się skupić na kreatywności, na emocjach i jeżeli mogę się zapakować w plecach i do samolotu wsiąść i zagrać koncert, nie wiem, na drugim końcu świata, no to super, nie? Jakby no, to też, no tak, jest, też jest komfort. Się, możesz się skupić na muzyce, a nie zawracasz sobie głowy całą skomplikowaną i męczącą logistyką. No to na pewno. Między innymi. Nie dziwię się, że muzycy, nawet ci, którzy mają budżet na to wszystko i teoretycznie mogliby sobie poradzić bez, też się na to decydują. No szczególnie w tych czasach, kiedy każdy tnie koszty jak może. No to pewnie też jest jakiś argument za tym, żeby, tak jak mówisz, pakować coś takiego do walizki, a nie bawić się gdzieś tam w całe ciężarówki sprzętu. No. Tak, wiesz co, no na Inowrocławiu jechaliśmy dwoma takimi dostawczakami, takimi. No to była masakra. No ale dobra, no zaliczone. Zaliczone. Słuchaj, bo teraz wy Passage wydawaliście własnym sumptem, prawda? Tam nie stała za wami, nie stał za wami nawet jakiś mały label. To wszystko zrobiliście sami, tak? Tak. I teraz będzie tak samo? Czy są jakieś plany? A to nie potrafię ci jeszcze odpowiedzieć, bo były propozycje, z tego co pamiętam, i musimy je po prostu teraz chyba rozważyć, odświeżyć temat. I za każdym razem to jest tak, że dobra, najpierw muzyka, najpierw zróbmy materiał, dokończmy to, jak będziemy mieli z czym wyjść, to wtedy będziemy takie rzeczy dbać. Więc nie, na ten moment nie jestem w stanie ci powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. No. Spoko, wiesz, no, jak nie wiesz, to nie wiesz, to też nie jest jakoś tak bardzo istotne. Po prostu byłem ciekaw, czy w tym momencie gdzieś pójdziecie jakoś inaczej z tym. Rodzi mi się w głowie jeszcze jedno pytanie, chociaż to nie jest chyba dobry moment, żeby je zadawać. Może zadam je, jak już płyta wyjdzie i wtedy może znowu się spotkamy, może w większym składzie, a może kogoś innego tam porwę z waszej ekipy, żeby pogadać. Natomiast ja pamiętam taką jedną rzecz, kiedy pierwszy raz usłyszałem Passage, no to w ogóle też była ciekawa historia, bo tak naprawdę poznaliśmy się przez to, że ta płyta wyszła, tak? No, stare dzieje. I pamiętam, że puściłem to koledze w pracy i on tak trochę przysłuchał i mówi: nie no, Tool jak chuj. Że było słychać te wpływy, aczkolwiek nasza znajomość zaczęła się od tego, że ty, jak jeszcze byłem w Geek Faktorze, to ty napisałeś, że ponieważ podobała mi się płyta Anatemy, która wychodziła gdzieś w okolicach, tam jakoś wtedy, to że to skłoniło cię ku temu, że być może spodoba mi się wasza płyta, aczkolwiek więcej mimo wszystko czułem na niej Tula niż Anatemy. I nawet teraz, jak zdarzy mi się czasami wrócić do waszej płyty, a to się zdarza, to nie jest tak, że odłożyłem ją na półkę, gdzieś tam wraca czasami i jakoś tak, jakiś czas temu było tak, że puściłem Tula i Ala do mnie, nie zna za dobrze dyskografii Tula, i mówi do mnie: a to frontal cortex leci? Mówi: nie, to jest Tool. Więc pytanie, do którego zmierzam, ale którego być może nie powinienem teraz zadawać, może po tym już jak płyta wyjdzie, to co inspirowało teraz? Pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek Tool tak świadomie inspirował, czy to było jakieś bardziej podskórne, a niezależnie od tego, to czy było coś, co inspirowało teraz? Wiesz co, zawsze jak się bierze gitarę w tym stroju z dropem do D, tu znowu muszę troszeczkę wejść na te takie geekowskie, gitarowe klimaty. Śmiało. Ale gitara jest nastrojona w taki dość specyficzny sposób. Gramy, znaczy specyficzny, nie, są bardziej specyficzne sposoby strojenia gitary, ale nie gramy w tradycyjnym stroju, gramy z dropem. Gramy z dropem do D. I to jest ten strój, którego używa też zespół Tool. I jest też tak, coś takiego jak, że słuchamy
ulubionych zespołów, gramy ulubione piosenki, jest jakaś pamięć mięśniowa, jest jakaś wrażliwość, jest jakieś rzeczy, które nas kręcą i po prostu i to się tak dzieje. I nikt z nas się nie umawiał, nikt z nas nie wybrał świadomie po jakimś uzgodnieniu tego riffu w taki a taki sposób, żeby był, no, przypominał Tula czy coś. No nie, nic z tych rzeczy, tak? I teraz, co nas teraz inspirowało? Właśnie chcę powiedzieć, że nas dalej inspiruje ten strój do D, że bierzesz gitarę i po prostu to on troszeczkę rozdaje karty, że no dobra, to jest nasz styl, to takie sobie brzmienie wymyśliliśmy. Jasne, że można sobie od tego troszeczkę tam tak czy inaczej jakby odejść, ale no bardziej zdecydowaliśmy się na przykład na zmianę metrum, mamy walczyki na tej płycie, mamy na przykład jeden utwór jest w metrum 7/4. No 7/4 na przykład weźmy sobie piosenki Soundgarden, nie wiem, Spoonman albo Pink Floyd Money, tak? To są tego typu utwory, które też są w tym metrum, więc no nietypowe metrum i też są piosenki, gdzie jest 4/4, ale no zmiana metrum, ale nadal zostajemy w tym stroju. Tak? I ten strój troszeczkę rozdaje karty. I troszeczkę on powoduje, że możemy, że jakby, no kurczę, posługujemy się tym brzmieniem, ale czy. Jeżeli chodzi o Tula i o wpływ Tula na tą drugą płytę, to powiedziałbym, że może jakieś pół piosenki w jakiś sposób koresponduje z tym światem, z tym workiem muzycznym, jaki tam prezentuje Tul. Ale tak to nie, to jakby trudno mi powiedzieć. To jest dla nas coś świeżego, to jest nasze, to jakby mam nadzieję, że będzie już tak, że po prostu jak zrobiłem jeszcze, widzisz, jednak o tym, że wspomnieliśmy dzisiaj o Metalice, to jednak moim zdaniem dobrze wyszło, bo zobacz, nowa płyta Metaliki i powiedzieliśmy, że New Wave of British Heavy Metal. I ja pamiętam, że jak sobie słuchałem tej nowej płyty i tak sobie myślę, kurde, przecież oni grają jak Saxon na tej nowej płycie. I wiesz, nie słuchałem Saxon od kiedy miałem 17 lat i byłem metalowcem w długich włosach, miałem tam katanę i w ogóle I wtedy gdzieś tam się przewinęło Saxon, więc mam świadomość w takim zespole, ale oczywiście w ramach żartu, w ramach takiego check, sprawdzam, puściłem sobie w tym roku Saxon. I usłyszałem tam jest taki numer, oni mają taki najsłynniejszy numer, Princess of the Night? Jakoś tak. I jak sobie puścisz Princess of the Night, to tam są toczka w toczkę zerżnięte, po prostu zerżnięte, perfidnie, riffy, jakieś zagrywki, jakieś takie, jak to się mówi, no takie po prostu partie gitarowe na kile mol Metalki. Jakby no nie trzeba być znawcą muzyki, żeby usłyszeć, że to jest, kurczę, wręcz zapożyczone, tak? I teraz pytanie, czy Hetfield i banda tam chłopaków wtedy, w tamtych czasach umówili się, hej, musimy, zajebisty riff Saxon, wykorzystajmy go, nikt się nie kapnie, bo tu nikt nie zna w ogóle angielskiej muzy, nie? No nie, pewnie po prostu tak się podjarali, tak tym przysiąknęli, ta ich pamięć mięśniowa, może się nauczyli tej piosenki, może gdzieś tam pamięć mięśniowa zadziałała i po prostu wyszło i poszło i nawet może się nie zorientowali. I widzisz, i można chyba mówić o tym, że może mamy podobne doświadczenia, że też takie coś u nas wydarzyło, natomiast ta druga płyta się tak bardzo już różni od tego, co robiliśmy dotychczas. Jest bardziej piosenkowa. Ma no, takie bardziej... Jest inna jakość zupełnie. To jest coś takiego, co no będzie jakby nowym wyznacznikiem dla nas, myślę. No. Tyle. Czekam z niecierpliwością, teraz chyba jeszcze większą, wiesz, bo w momencie, kiedy była mowa, że no, powstaje
komponuje się i tak dalej, przeróbki, zmiany i tak dalej, no to to gdzieś podchodziłem do tego z taką cierpliwością, wyrozumiałością, dobra, no przyjdzie pora, będzie to odpowiedni moment, to płyta wyjdzie, ale teraz, kiedy już wiem, że jest skończona i tak naprawdę już to już jest tuż, jest bliżej niż dalej, no to teraz ta niecierpliwość będzie wzrastała, no ale będę czekał, na pewno będę wypatrywał, no ja liczę na to, że jak tylko tam coś już, pierwsze jaskółki zaczną coś tam ćwierkać, to dacie znać. Ja też się nie mogę doczekać. No. Zostawmy frontal cortex, dajmy temu czas, niech sobie to wszystko dojrzeje i czekamy na oczywiście na nową płytę i też gorąco polecam wszystkim wam, jeśli nie słyszeliście debiutu chłopaków, czyli płyty Passage z 2018 roku, bardzo gorąco polecam, żeby się z nią zapoznać, jest naprawdę bardzo dobry materiał. Możecie znaleźć oczywiście na Spotify'u. Ogarnęliśmy pierwszego słonia w pokoju, którym była nowa płyta Frontal Cortex, teraz jest drugi. I to odrobina wstępu, bo to jest temat, który kiedyś poruszyliśmy. Ja myślałem o tym, żeby do tego wrócić właśnie podczas spotkania z tobą. Potem gdzieś tam uleciało mi to, gdzieś tam zniknęło z tej najbliższej orbity tego, o czym chciałem z tobą rozmawiać. Ale teraz wróciło z dwóch powodów. Po pierwsze, bo może być to troszkę kontrowersyjne, a wiadomo, że kontrowersje dobrze się sprzedają. Muszę dbać o to, żeby było ciekawie na tym podcaście, jednak czymś muszę tych ludzi przyciągać oczywiście. Natomiast drugi powód był bardzo niedawny, że tak to ujmę. Wczoraj byłem na zakupach w gdańskim centrum handlowym Alfa i była w ogóle ciekawa sytuacja, bo z jednej strony był jakiś bożonarodzeniowy już event dla bąbelków, więc było mnóstwo dzieciaków z rodzicami, a tuż obok był kiermasz winyli. Były trzy stoiska, gdzie była masa winyli, też trochę CD-ków, no więc mimo, że wpadłem potem po jakiś chleb i jakieś tam inne rzeczy, no to stwierdziłem, no muszę przystanąć, więc przyjrzałem wszystko, co tam było z kategorii hard and heavy. Gdybym miał portfel przepasny z gumy, to pewnie wyniósłbym więcej, ale tak, tylko wziąłem sobie Testament, The Legacy, chociaż było parę innych rzeczy, które kusiły. Jedną z rzeczy, która kusiła, było, bo mieli sporo płyt Rush. I gdzieś oko zawiesiłem na albumie Signals z 1982 roku, który bardzo lubię. On się charakteryzuje tym, że tam jest bardzo dużo syntezatorów, nawet gdzieś czytałem jakieś takie recenzje, mało pochlebne, że Rush za bardzo poszli właśnie w stronę elektroniki, gdzieś tam zniknęły gitary i tak dalej, no nieważne. Ale w każdym razie, dlaczego wracam do tego albumu? Bo on mi się bardzo skojarzył, kiedy usłyszałem ostatnią płytę Riverside. Okay. Pamiętasz naszą rozmowę na Messengerze, ty, ja, Pukas i Grzesiek, gdzie ty jeszcze zachowywałeś jakieś pozory dyplomacji i jakiegoś wyważenia, natomiast pozostali dwaj koledzy w bardzo... Ja im bardzo zazdroszczę, ja też chciałem tak się zachować, ale myślę sobie... Wiesz co, bo oni mają dłuższą historię, mają o wiele bardziej w sercu ten zespół niż ja, bo ja jestem taki z czasem dopiero, jak wydali Shrine of New Generation Slaves, tak? Songs z 2012 roku, to dopiero ta płyta mnie kupiła i potem następna Love, Fear and Time Machine bodajże, tak? 15 rok. Te dwie ostatnie płyty z grudniem. No i to jest zespół, który polubiłem, który się pojawił w moim życiu i tak, ale nie tak bardzo i nie tak długo, jak chłopaki go mają w swoich serduchach. I pewnie dlatego tak się
bardzo oni teraz przyjmują, co tam się wydarzyło na tej nowej płycie. Bardziej ich to boli, bardziej nie mogą się z tym pogodzić. Czy też wracamy do tego takiego, czasami nostalgia nami rządzi, troszkę nostalgia czasami rozdaje karty i boli, jak zespół, który przez tyle lat dawał radość, nagle no, tej radości już nie ma, a wręcz przeciwnie, gdzieś tam wręcz no, są takie zabiegi i takie wybory, które wręcz dziwią i tak powodują taki niesmak, nie? Więc no, no tyle. No, dla mnie to jest takie szkoda, a chłopacy są wkurzeni. No, myślę, że wkurzeni to jest bardzo dyplomatyczny sposób na określenie tego, w jakich słowach wypowiadali się o nowej płycie. Bo widzisz, ja nie jestem zaznajomiony z dyskografią Riverside. Ja tak naprawdę przyjrzałem się im bliżej dopiero przy okazji ich poprzedniej płyty, gdzie dużo nadziei narobił mi wywiad z Mariuszem Dudą, bodajże w Metal Hammerze, gdzie on pisał, że chcieli na tej płycie uchwycić taki postapokaliptyczny klimat, po czym usłyszałem tę płytę i stwierdziłem, no to więcej post-apo jest na Lunatic Soul, nie ostatniej, tylko w tej poprzedniej płycie, która też tam gdzieś wychodziła w okolicach. Może nie pamiętam tytułu tej poprzedniej płyty Lunatic Soul. Under the Fragmented Sky się to nazywało? Może teraz już mylę. No w każdym razie, więc tamta płyta mi nie podeszła, ale stwierdziłem, dobra, no wychodzi teraz nowa, to sobie sprawdzę. Więc ja nie mam tego bagażu bycia fanem zespołu i bagażu jakichś oczekiwań wobec nich. No i powiem szczerze, że przesłuchałem tę płytę już wielokrotnie i ona bardzo klimatami właśnie, no moje pierwsze skojarzenie to było Signals, Rush, gdzieś momentami też styl wokalny jakoś tak na tych syntezatorach Dudy gdzieś mi kojarzy się z Aha. No tam kombi trochę też. No, ale powiem zupełnie szczerze, że jest to płyta trochę nierówna, bo jest parę kawałków takich, pamiętam, że trzeci utwór na płycie, nie pamiętam tytułu, on ma na początku jakąś taką dziwną melodyjkę, która brzmi jak jakieś intro z teleturnieju, żeby się sprawdziło w Familiadzie albo czymś w tym stylu i to było takie blach. Niemniej jednak, jako całość, nieźle mi się tej płyty słucha. I tak jak mówię, ja nie mam oczekiwań, nie mam żadnego związku emocjonalnego, ale jestem w stanie do tej płyty wrócić i słuchać jej z tak na taką szczerą, nieukrywaną przyjemnością, mając świadomość tego, że no, jeśli próbowali robić to jak Rush, no to nie do końca doszli do tego poziomu, ale klimat, jeśli chcieli taki osiągnąć, to im się udało i dla mnie to jest płyta dość przyjemna. Fajnie. Wiesz co, to ja właśnie zazdroszczę czasami osobom, ludziom, którzy nie mają tej świadomości takiej od strony kuchni, czyli że no nie tworzą muzyki, ale słuchają muzyki, tak? I to nie jest tak, że tutaj ktoś jest lepszy i gorszy, od razu mówię nie. Ja też uwielbiam filmy i bardzo lubię chodzić do kina, ale nie mam pojęcia o grze aktorskiej i o świetle i o reżyserii i o tych innych takich technicznych rzeczach. Po prostu idę na film i wychodzę z kina i się pytam, jak się czuję i to jest dla mnie najważniejsze i te emocje, które tam gdzieś towarzyszyły. I zazdroszczę czasami, jednak jak już się troszeczkę weszło w ten świat muzyki od tej strony kuchni i tam na pewne rzeczy się gdzieś tam zauważa, na te detale gdzieś tam się wychwytuje i tak dalej, no to już nie jestem w stanie tak fajnie, bezboleśnie spojrzeć na muzykę, jak ty na przykład masz z nowym Riverside, tak? Ja tam widzę dużo bugów, dużo takich dziwnych wyborów aranżacyjnych, dużo ojejku, jak brzmienie gitary. Dobra. Widzisz, i to są takie rzeczy, które już powodują taki kwach i ja już nie potrafię z tym pójść tak beztrosko jak ty, tak? Że sobie gdzieś tam skupiasz się na tym klimacie, na tym, jak się czujesz, co powoduje ta muzyka, jak się czujesz, bla, bla, bla i tak dalej. Więc... No, więc zazdroszczę czasami osobom, które nie muszą się przejmować tym, jak solidnie jest to zagrane, jak to jest skomponowane, jakie są aranżacje, jakie jest brzmienie i tak dalej.
no, mam tak z filmem i tak raczej zostanie. Nie mam potrzeby, żeby się jakby zajmować tą dziedziną sztuki, ale no, muzykę uwielbiam rozkładać na czynniki pierwsze i słyszę wiele rzeczy. Może słyszymy troszeczkę więcej niż odbiorca taki, który no, nie gra na instrumencie, na przykład nie tworzy, tak? Mhm. Ale jeszcze chciałem płynnie, pozwolę sobie płynnie przejść z tego tematu, bo jest jeden wyjątek. Jest taka sytuacja, jak właśnie zespół Turnstile, czyli z angielskiego bramka. Tak, dobrze wymawiam? Popraw mnie proszę, bo jeżeli... Nie wiem, sam się zastanawiam, jak to się wymawia i nie sprawdziłem, więc ci... Turnstile. A, no, okej, dobra, Turnstile. Być może. I to jest zespół, który odkryłem, który tam gdzieś też gruje w rankingach tego roku. I jest to zespół grający hardcore punk. I to po prostu mnie tak rozwaliło. Pamiętam, ty mi o nich pisałeś. Tak. To było takie rzeczy, jakby no ja słucham muzyki codziennie i takiego przebudzenia nie miałem od lat. Coś tak totalnie jakby no obuchem w łeb dostałem. Z młody zespół gra prostą muzykę z tak niesamowitą energią, że ja nie jestem nawet w ogóle, nawet mi przez myśl nie przechodzi, żeby analizować ich granie i żeby zastanawiać się nad tym, co i jak i dlaczego. Po prostu kupuję ich takich, jakich mi są i nie interesuje mnie to, że to jest tak proste albo że to jest tak zrobione. Tam są momenty, okej, dobra, z czasem zacząłem, coś tam sobie podłubałem, coś tam sobie sprawdziłem, ale tam są, to jest taka energia i taki fan z gry i taki czat, że już dawno nie miałem takiego, w latach 90. coś takiego działo się co chwilę gdzieś tam ktoś coś odkrywał, coś polecił i miałem taki obuch w łeb, co chwilę się wydarzył, tak? No to też kwestia tego, że byliśmy młodsi i po prostu dużo jeszcze nie znali, dużej ilości muzyki jeszcze nie znaliśmy wtedy, tak? I teraz takie rzeczy się zdarzają rzadziej i właśnie ostatnia taka sytuacja miała miejsce przy okazji zespołu Turnstile. Bramka. No to słuchaj, to chyba możemy w takim razie płynnie przejść do tego, zjedliśmy warzywka, teraz możemy już się wziąć za schabowego, czyli przejść do tego, co tak naprawdę miało być motywem przewodnim, głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli to roczne podsumowanie Spotify'a. I tak pomyślałem, że możemy sobie przejść po zespołach od 5 do 1 na przemian. Myślę, że tak będzie ciekawiej, chyba że wolałbyś to zrobić w jakiś inny sposób, bo no, jeśli chodzi o pojedyncze utwory, to u mnie może być tak, że ja powiem jedno zdanie, bo wszystkie utwory wyszło na to, że są tego samego wykonawcy. No tak, u ciebie jest pewna konsekwencja, tak? Tak, no, konsekwencja katowania po prostu jednej rzeczy w opór. No. To słuchaj, no to może zacznijmy. Nie, to zacznijmy od ciebie, goście pierwsi, bo u ciebie na 5. miejscu jest Kendra Morris. Pierwsze słyszę w ogóle. Tak, zrobiłem nową płytę w tym roku i tak sobie trochę o niej przypomniałem też. To jest w ogóle coś zupełnie z innej planety. Wiesz co, nie znam się na tych takich soulowych rzeczach, takich... Ona jest chyba jednak rockową wokalistką. To jest jednak chyba muzyka. Tam jest bęben, jest bas, jest gitara i jest wokal. Wiesz co, sytuacja jakaś taka wakacyjna po prostu weszła razem z pogodą, jaka była w wakacje, z czasem, jaki się wydarzył w wakacje. No i tyle. Nie wiem. Musiała wejść dobrze. Łatwiej byłoby to puścić i sobie posłuchać, tak. niż co ja będę mówił więcej na ten temat. Troszkę mnie zaskoczyło, że jest tak wysoko, bo mówię, tak jak
wspominałem wcześniej, na Spotify słucham rzeczy, których nie mam fizycznie, albo które gdzieś tam słucham poza domem, czyli tak, zawsze w domu gdzieś tam jednak ten nośnik fizyczny ląduje, więc to też nie jest takie wymierne te zestawienie. Trochę jest, a trochę nie. Kendra Morris jest takim troszeczkę takim zaskoczeniem takim tych algorytmów, że to tak wysoko wyszło. Po prostu gdzieś tam był moment w wakacje, że się kręciła i tak sobie właśnie ma teraz wyróżnienie. No dobra, no fajnie, polecam. Jest undergroundowa artystka z Nowego Jorku, ma bardzo fajny wokal, jest trochę soulowo, czasami jazzowo, bardzo solidny bassman, bardzo fajne brzmienie, w szczególności, i w ogóle jest płyta z coverami, gdzie dziewczyna nagrała Ride the Lightning Metalliki. Nie uciekniemy od Metalliki. Po prostu jesteśmy skazani dzisiaj na Metalliki. Dzisiaj faktycznie Metallica jest tym wspólnym mianownikiem wszystkiego gdzieś po drodze. Tak, i zrobiła ten cover w tak smaczny sposób, zupełnie zmieniając piosenkę. Tam się tylko tekst zgadza. A tak to jest jej zupełnie, to tak jak kiedyś, wiesz, A Perfect Circle zrobiło płytę Emotive i te covery w ogóle nie przypominały oryginałów. Podobny zabieg. Totalnie swoje autorskie jakieś pomysły na muzykę pożyczoną. No i także jak ktoś ma ochotę od strony tej takiej gitarowej, rockowej, to Kendra Morris niech wpisze Ride the Lightning. To ja wpiszę, jak skończymy. Będę musiał to koniecznie sprawdzić. No w ogóle, wiesz co, zachęciłeś. Kendra Morris, sprawdzę. U mnie na miejscu piątym, ja to w ogóle jestem też zaskoczony całą tą listą. Ja dużo słucham na Spotify'u. Po pierwsze gdzieś tam poza domem, w samochodzie też. Gdzieś tam telefon podłączam do samochodu. I też kwestia jest taka, że gdzieś tam po przeprowadzce niecałe 2 lata temu nie dorobiłem się jeszcze odtwarzacza CD, mam tylko gramofon i tam jeszcze moją dosyć skromną kolekcję winyli, więc w domu też słucham ze Spotify'a, bo to jest po prostu prostsze, podłączam się przez Wi-Fi do amplitunera i stamtąd leci mi ze Spotify'a, więc u mnie Spotify jest bardzo taki miarodajny, jest dobrym papierkiem lakmusowym tego, czego słucham i z jakim natężeniem, i byłem zaskoczony, może nie wszystkim, ale byłem dosyć mocno zaskoczony, że tak to się ułożyło w zeszłym roku. I u mnie na miejscu piątym jest Fear Factory, ale tak sobie myślę, że to jest z 3 powodów. Po pierwsze, bo to jest zespół, do którego wracam zawsze, gdzieś tam, choćby okazjonalnie, ale gdzieś wracam, bo jednak kiedy w 99 roku pierwszy raz usłyszałem The Manufacture, no to mówiąc krótko, rozjebało mi łeb, już później nigdy nic nie było takie samo. Dobrze, to może przypomnijmy sobie, jeszcze wczoraj o tym mówiliśmy, tak? W jaki sposób poznaliśmy Fear Factory? Z powodu filmu Mortal Kombat. Film Mortal Kombat. Z powodu soundtracku z tego filmu. Tak. Tam był właśnie dokładnie ten zespół między innymi. Dokładnie tak. Tego pierwszego filmu Mortal Kombat, który jeszcze dało się oglądać. Potem był Mortal Kombat Annihilacja, warto spuścić po prostu zasłonę milczenia. Ale tak, ścieżka dźwiękowa z tego filmu, walka Johnny'ego Cage'a ze Skorpionem, tam pojawia się utwór Zero Signal, Fear Factory, z tegoż właśnie albumu The Manufacturer. Ja pamiętam, jak usłyszałem pierwsze takty otwierającego album, utworu tytułowego, kiedy to się zaczyna tam tylko w zasadzie od gry na centralkach Raymonda Herrery. Ja tak słucham i co to jest? Co tu się dzieje? I potem na to nachodzi riff i rozkręca się kawałek i Jezek, ja nigdy czegoś takiego w życiu nie słyszałem. Naprawdę chyba brakuje mi w tym momencie możliwości intelektualnych, żeby zrozumieć, co tu się dzieje, co tu się odwala. No potem już zrozumiałem, ale... Dostałeś obuchem w łeb. Dokładnie tak. To jest jedna z najprzyjemniejszych sytuacji, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, żeby właśnie na chwilę stracić poczucie czasu i
i też na jakąś refleksję się zebrać i też jakby poczuć się zainspirowanym, no to najlepsze, co może spotkać słuchacza muzyki. Także... Tak, no w pełni się zgadzam. Dlatego też właśnie ten zespół wraca zawsze. Drugi powód jest taki, że mojej Ali podszedł bardzo utwór Descent z albumu Obsolete i trochę go wołkowaliśmy w domu, więc to podbiło statystyki Fear Factory. A trzeci powód jest taki, że my to nagrywamy, dzisiaj jest niedziela, 3 grudnia, a w środę 6 grudnia w warszawskiej Proximie jest koncert, do którego już się... Tak, i do którego już się nastawiam. Dlatego też jakoś tak chyba to Fear Factory wskoczyło na to 5. miejsce. No dobra, to wracając do ciebie, drugi Rafale, no to u ciebie na 4 jest już wspominany dzisiaj Baroness. Pytanie, czy chcesz coś jeszcze dodać? No, przepiękny zespół. Grający metal na niemetalowych gitarach, na niemetalowych przystawkach. Okazuje się, że można. I to jest jakby, no, na dzień dobry mają już u mnie właśnie takie punkty za takie, a kurczę, jak to nie, jak to nie można, nie? I jakby, no, pokazują, że można, ale też po prostu fajny klimat, bo to jest gitarowe granie, tam są chwytliwe melodie, fajna energia, w ogóle od 2 płyt na gitarze gra dziewczyna, i niestety nie pamiętam jej nazwiska, ale wniosła tam dużo oddechu do tego zespołu. Troszeczkę właśnie, widzisz, co zrobić, żeby na nowo zadebiutować. No, siłą rzeczy niektórzy zmieniają muzyków i to też powoduje jakieś odświeżenie. I tu chyba to na plus jakby, że mają teraz taką zdolną, fajną dziewczynę. Tam w ogóle na tej nowej płycie przecież jest taka jedna... super wymiatająca solówka z dużą ilością dźwięków. Jestem pewien, że ona za nią odpowiada, bo naprawdę jest dziewczyna technicznie ogarnięta i ja nie gustuję w takich rzeczach. Nie podobają mi się ci super wymiatacze, którzy gdzieś tam zawsze wolę gdzieś tam prostsze rozwiązania, a tutaj jestem w stanie się zachwycić nawet taką super szybką solówką, więc... Więc mocno w tym roku Baroness weszło i też troszeczkę nadrobiłem starszych płyt. Bardzo fajny zespół. No. Ja Baroness kojarzyłem. Może widziałeś ich na żywo, zazdroszczę ci. Parę utworów, tak, ale właśnie zwróciłem na nich bardziej uwagę po zeszłorocznym ich występie na Mystiku, gdzie wypadli naprawdę super, była niesamowita energia i ta gitarzystka, o której mówisz, no to wulkan energii na scenie. Tak, doskonale tak, ona wychodzi, tak, nie bierze jeńców, ona tam jest prawdziwa, autentyczna, szczera, jest taką właśnie, no, przesympatyczną w ogóle, tak jakbym, kurczę, jakbym miał uchwycić jakby, co to znaczy metal, to bym pokazał między innymi ją. Zobaczcie, to jest metal. No, no fajnie. I gra na takiej gitarze, która tylko chrupie. Nie robi dży, tylko robi chrup, chrup, chrup. A działa i można. I nadal to jest coś oryginalnego, ciekawego i no, powoduje emocje. No i dlatego właśnie jak zobaczyłem, że wychodzi nowa płyta, to poświęciłem jej dużo więcej uwagi niż gdzieś tam poprzedni, bo nie mogę powiedzieć, że po tym występie zrobiłem taką, wiesz, taki cover, że wiesz, pokryłem, znaczy no, już z angielskiego biorę. Nie przejechałem się po całej ich dyskografii, nie odrobiłem takiej pracy domowej, że teraz odrobię zaległości, przesłucham wszystko, to tego nie zrobiłem. Ale przy okazji nowej płyty postanowiłem poświęcić jej więcej uwagi i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No. Dobra rzecz. U mnie 4. Jest to może lekkie zaskoczenie, chociaż może nie aż tak bardzo. Dla mnie nie, natomiast to, czym to jest, jaka to jest stylistyka, to może być lekkie zaskoczenie dla ludzi, którzy mnie znają, więc może i dla ciebie. U mnie na 4. miejscu jest ekipa Typy i to jest hip-hop. Polski hip-hop. No to dla mnie jest to zupełnie coś egzotycznego. Nie gustuję w tego typu muzyce. Nie wypowiem się tutaj niestety. Wiesz co, ja generalnie też nie. Bo mój problem z hip-hopem na
w większości przypadków jest taki, że dla mnie ta muzyka nie ma klimatu, nie ma atmosfery, no chyba, że jest to atmosfera imprezy, tak? Nie, to czego nie lubię w hip-hopie, nigdy nie lubiłem, to tego nawijania o sobie, jaki ja to jestem zajebisty, jak moje rymy są najlepsze, a cała ekipa to tam, wiesz, gdzieś się chowa, znaczy, proszę, cała konkurencja gdzieś tam się chowa i tylko moja ekipa, no tego jest dużo w hip-hopie, no okej, okay, no to taka stylistyka, tak? Taka to ich rzecz. Natomiast typy to jest, no właśnie, nie chcę za dużo mówić, bo jeden z członków tejże ekipy, a niejaki Mateusz, który jest prywatnie moim przyjacielem, będzie tutaj gościł na tym podcaście i nie słucham, nie lubię, nie jest tak, że lubię, znaczy, że słucham tego materiału tylko dlatego, że robi to mój kumpel. To jest jeden z niewielu przypadków, kiedy hip-hop do mnie trafia i którego ja autentycznie chętnie słucham i do którego często wracam ze względu na klimat. Jest to w pewnym sensie, można powiedzieć, koncept album poświęcony zmaganiu się ze swoimi demonami i z szeroko pojętymi używkami, z no, ćpaniem imprezowym, ćpaniem rekreacyjnym i mrocznymi stronami tego i później gdzieś wpłaceniem ceny za to. I właśnie to, czym ta płyta się charakteryzuje, znaczy tu mówimy konkretnie o płycie Mrok i Chemia, która została wydana, o Jezus, to był 2019, 20 jakoś tak, kiedy to wyszło. I ona ma niesamowicie dużo klimatu. Sposób tego delivery wokalnego i bity i podkłady, które tam są zrobione, są bardzo, ale to bardzo klimatyczne. No nie jest tylko takie, wiesz, typowe, do którego tam później możesz kręcić imprezę i kręcić lolki. To mnie kiedyś bardzo urzekło w tej płycie i to jest właśnie przykład, kiedy ja do hip-hopu wracam regularnie i nie tylko z kurtuazji czy z sympatii do kogoś, ale dlatego, że naprawdę bardzo ten materiał lubię, więc nie jest to dla mnie aż takim zdziwieniem, że to jest u mnie tak wysoko. No i tak jak mówię, jedna z osób współodpowiedzialnych za to będzie tutaj gościć już myślę, że niedługo. Oczywiście sprawdzę. Nie będę. Sprawdzę sobie z ciekawości. Sprawdzę, czy nadal nie lubię hip-hopu. Lubię co jakiś czas sprawdzać rzeczy, których nie lubię. Żeby wiedzieć, czy ich nie lubię. Także, no, okej, zanotowane. No tak jak mówiłem wcześniej, to postaram się gdzieś tam linki do tego wszystkiego wrzucić pod nagraniem, ale tobie wyślę tak już prywatnie dedykowaną rekomendację. Dobra, teraz tak, u ciebie na miejscu trzecim jest, nie wiem, czy dobrze wymówię, Aleksandre Desplat. A, to jest prosta historia. To jest sytuacja, że gramy sobie na przykład w planszówkę i robimy sobie do tego klimat, więc trzeba wybrać jakąś muzykę. I wiesz co, w tym roku została wskrzeszona taka gra Side. Był kiedyś moment, kiedy ona się pojawiła, potem troszkę jej nie było, a teraz z powodu takiego dodatku, który jest popularny, gdzieś tam wskoczyła znowu na stół i to tak dość często. I po prostu muzyka z filmu... czy to jest... To jest ten film o gościu, który złamał szyfr Enigmy. 14 rok, tam Cumberbatch gra. The Imitation Game, ale polski The Imitation tytuł? Game. I właśnie Gra Tajemnic? Gra Tajemnic. I za muzykę do tego filmu odpowiada właśnie ten pan. Jest i tyle. Po prostu widzisz, jak algorytmy czasami psikusa robią. To nie jest czyli tak, że ja nalewałem sobie do grania. Nalewałem sobie jakiś dobry trunek i się delektowałem muzyką filmową. No nie, to było po prostu tło i robiło robotę i było przyjemnie po prostu gapić się na te ilustracje Różalskiego z taką właśnie muzyką, która gdzieś tam z tego świata steampunkowego troszkę korespondowała. Tyle. No, okej. Okay. Prosta historia. No u mnie na miejscu trzecim jest Rammstein. Zaskoczenie żadne. Wyszło w tym roku, znaczy, przepraszam, to był jeszcze zeszły rok, w zeszłym roku wyszła płyta Zeit.
bardzo dobra, bardzo mi się podobała. W odróżnieniu od tej wcześniejszej, tej niezatytułowanej, ona tak, ona mi nie podeszła, tam może 2-3 utwory, natomiast ta podeszła mi dużo bardziej. Myślę, że wpływ na odbiór samej płyty niebagatelny też miał fakt, że byłem w zeszłym roku na, byliśmy na koncercie. Na no właśnie, i tutaj pozwolę sobie przerwać. Powiedz mi, jak się czujesz na koncertach Rammsteina bez konferansjerki ze strony frontmana? Nie potrzebuję tego w ogóle. Nie, wiesz co, tym bardziej, to jest ciekawe, bo... Mhm. No. Wiesz co, nie jest... Nie jest to dla mnie żadnym problemem, bo jak się pochodzi trochę na koncerty, na przykład takie black metalowe, to tam też nie ma konferencjerki. Goście po prostu wychodzą, jest mrok, czy idziesz na mgłę, czy na Panzerfaust, czy na cokolwiek, to nikt tam do ciebie nie gada i tak przyzwyczajasz się do tego. Nie mam z tym problemu, ja nie liczę na konferencjerkę. Jestem z tych osób, które muszą czuć tam gdzieś się zaopiekowane, gdzieś tam ze strony, nie wiem, jakby hej, cześć, jak się bawicie, czy coś tam. A niektórzy tak robią, niektórzy nie, ale właśnie, wiesz, jednak to jest taki band z tej jakby no najwyższej ligi i oni mają bardzo dużą produkcję sceny i mają też te fajerwerki i tak dalej. I fajnie, że to wszystko za nich mówi, i tak troszeczkę jestem zaskoczony jakby, że no jednak mimo wszystko, wiesz, przy takiej skali milczeć, no spoko, nie? Okej, dobra, to trzeba zaakceptować, tak to jest. Mhm. Ale no to jest niszowe, żeby przy tych takich największych właśnie, bo tak jak mówisz, pójdziesz na black metal i gdzieś tam jest w klubie setka, 200, 500 osób i jest jakiś taki, jest taka aura... tajemnicy i tam nie trzeba niczego dodawać, ale jak idziesz na stadionowy koncert, na takich gigantów i typ wychodzi i po prostu sobie śpiewa, a potem schodzi i koniec, no to jest odważne. O to mi chodzi. Wspominam o tym, że to jest odważne i jakby no niespotykane. Nie? Nawet taki Tool w Krakowie, nawet taki Maynard, pomimo, że mówił bardzo mało, to jednak gdzieś tam co te 3-4 piosenki, czyli tam, nie wiem, 3 razy na wieczór, jakiś good evening powiedział, nie? Jakiś tam, jak wiesz, i tak dalej, nie? Naprawdę? No, ale... coś mówił? Tak, były tam jakieś takie mini wywody z jego strony. No to powiem ci, że bo jak ja byłem na ich koncercie, tym pierwszym od bardzo, bardzo dawna, kiedy oni w 2019 przyjechali, w Krakowie grali też, to tam konferencjerki chyba nie było praktycznie w ogóle, ja sobie nie przypominam. I tak naprawdę jedyną osobą, która gdzieś tam wchodziła tak wizualnie w jakąkolwiek interakcję z publicznością, był Justin. Gdzieś tam, wiesz, coś tam machnął jakąś tam ręką, coś tam, wiesz, zagrzał ludzi do gdzieś tam, wiesz, do jakiegoś do jakiejś interakcji, natomiast tak to nie, dlatego byłem lekko zaskoczony. Wracając do Rammsteina, wiesz co, wydaje mi się, że jednak jest tak, że ta cała produkcja, ta cała taka aura tego, to ona trochę mówi sama za siebie i ona nie wymaga tej konferencjerki, tak naprawdę gdzieś tam na koniec, no tyl dziękował ludziom, to były takie powiedzmy zachowawcze te podziękowania i tak dalej, no to taka szczątkowa konferencjerka gdzieś na koniec, ale no wiesz co, mi tego kompletnie nie brakowało, bo ta muzyka mówi sama za siebie, masz to wszystko, co dodatkowo przyciąga twoją uwagę, te wszystkie światełka, te wszystkie petardy, sztuczne ognie, normalne ognie, podpalanie ludzi na scenie, gaszenie ich, ten, wiesz, te takie wszystkie wybryki, wędrowanie w pontonach na rękach tłumu przez tam było coś takiego zrobione, że była reżyserka i okazało się, że na reżyserce była mini scena, bo oni nagle gdzieś grali, ja wiem, tam może z godzinę z kawałkiem, godzinę 15, może jakoś tak, i nagle zniknęli. No i tak ludzie, wiesz, stoją się, zastanawiają, co się dzieje i nagle się zaczęła taka akcja trochę flashmobowa, bo ludzie się zaczęli oglądać i tak patrzeć na tę reżyserkę i czy tam coś się nie dzieje. Ja nagle patrzę, kurde, tam są mikrofony ustawione. Tak, i tak. Oni nagle się...
widziałem gdzieś na nagranie w internecie krążyło. Kojarzę, no, o czym mówisz. I oni się pojawili tam. Prawie że a cappella, tylko przy akompaniamencie fortepianu zaśpiewali Engel, co wyszło zajebiście, bardzo klimatycznie. Po czym wsiedli na pontony i ludzie ich na tych pontonach, na rękach przenieśli z powrotem na główną scenę. Kiedy masz takie rzeczy, ta konferencjerka wydaje się nie tyle, że zbędna, ale nie czujesz, że jej brakuje. Okay. Tak mi się wydaje. No. Ale no, powiem tak, zobaczyć Rammstein na żywo to warto, nawet jak się w ogóle nie słucha metalu, rocka, to jest jednak doświadczenie z innej półki. Myślę, że życie nie jest kompletne, jak się nie zobaczy Rammstein na żywo. A to moje zdanie. Odważna teza. No więc wracając, Rafale, do ciebie i twoje miejsce drugie, no to jest już wspomniany Turnstile, Turnstile. Myślę, że tak, Turnstile, ale głowy nie dam uciąć. Bramka. Tak, niesamowita energia. Też wiesz co, jeszcze wspomnę o takiej jednej sytuacji, która się wydarzyła jakby przy okazji odkrywania tego zespołu. Byłem taki troszeczkę zły na siebie, że wpadłem w taką bańkę informacyjną, jeżeli chodzi o mój internet nastrojony pod muzykę. Okazało się, że jakby no tupnąłem nogą i powiedziałem dość, ja nie chcę mieć tylko rzeczy, które są z mojego świata, jakby tak. Mm-hmm. Okej, okay, Hania Rani nie jest z mojego świata i bardzo ją lubię, Agnes Obel też, można by tam pewnie wymienić jeszcze wiele, ale właśnie chodzi mi o to, że ta płyta Turnstile, ona się gdzieś tam pojawiła w czerwiec 2021 roku, a ja dopiero sobie, czy czerwiec 2022 roku, a ja ją dopiero odkryłem w tym roku jakoś w marcu. I tak miałem, kurczę, gdzie ja byłem? Co się stało? Jakby, dlaczego? Dlaczego przegapiłem coś takiego, tak? I no, bańka, po prostu. Jakby mój internet, który ja śledzę, nie obejmował takich rzeczy. I nagle, to nie jest undergroundowa rzecz. My nie mówimy o jakiejś kapeli z drugiego końca świata, która gdzieś tam gra, gdzieś tam pod ziemią. Nie, to jest band, który już gra na festiwalach, na Glastonbury, na gdzieś tam, no na festiwalach, tak? No chyba to wystarczy. Duże letnie sceny w Europie, na świecie. Mhm. I takie miałem... więc wtedy po prostu tupnąłem nogą i zacząłem zmieniać sobie rzeczy, które śledzę. I cieszę się, że twój kanał teraz startuje i on nie będzie stricte nastawiony na muzykę metalową, tak jak na początku o tym wspominaliśmy, że jednak to będzie po prostu muzyczny kanał i fajnie, i kibicuję, i tak jak, no, ale tak. I wtedy myślę sobie, kurczę, dobra, taki zajebisty zespół, przegapiłem go, nie chcę więcej powtórki, będę teraz śledził inaczej muzykę, troszkę inaczej sobie nastroi internet. Także to taka anegdota przy okazji zespołu Turnstile. No to, że niesamowita energia, że takie połączenie tego hardkorowego punka z tym takim stage divingiem i z taką muzyką pop, i to zrobione jest w tak smaczny sposób i tak działa, no mega, naprawdę. Bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem z nimi i wracam nadal. Po prostu kawy nie trzeba pić, można sobie włączyć Turnstile. Mm-hmm. Ja coś tam przesłuchałem wtedy, kiedy mi ich poleciłeś, ale jakoś tak do końca nie klikło. Ale być może powinienem jeszcze do nich wrócić i dać drugą szansę. No cóż, no, wiesz, zobaczymy. Gdzieś tam może też koresponduje, bo wiesz, jak się zaczynało przygody z muzyką, to jednak te zespoły typu, nie wiem, Offspring, Green Day, one wtedy były na topie trochę, nie? Takie tam, potem jakieś takie deskorolkowe takie klimaty typu Sum 41, Blink 182, takie rzeczy gdzieś tam krążyły na tych MTV, na tych Viva 2, na tych innych tam. Tak. To był wtedy mainstream. I gdzieś tam,
nie wiem, jakby zawsze te punkowe rzeczy gdzieś tam troszeczkę mi współgrały. Tylko, że one zawsze były takie słoneczne, takie radosne. A tutaj są po prostu, wiesz, tu jest energia, 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 jest melodia, ale ona nie daje ci wytchnienia, nie robi ci się słodko, nie robi ci się wytchnienie, tylko po prostu nadal dostajesz po prostu taki boost. I nie wiem, i po prostu zaskoczyło. No. No, tak jak mówię, chyba powinienem wrócić i dać zespołowi drugą szansę. Bo jak ty polecasz, no to nie mogę przejść obok tego obojętnie. Tak, bardzo polecam. U mnie na drugim miejscu to jest zaskoczenie absolutnie żadne. Zespół Panzerfaust. To jest taka kanadyjska ekipa. Grają, powiedziałbym, że grają metal ekstremalny, bo zaszufladkowanie ich, to znaczy przypisanie ich do jakiegoś konkretnego podstylu byłoby, uważam, niesprawiedliwością wobec zespołu. Najbliżej jest im, powiedziałbym, do black metalu, ale są bardzo, uważam, eklektyczni w tym, jak do tej stylistyki podchodzą. Teraz są w toku nagrywania czwartej części z takiej kwadrologii, jeśli tak, takie słowo w ogóle istnieje. Się to nazywa Sons of Perdition. Wydali już 3 albumy. I teraz, żeby zamknąć cykl, to w przyszłym roku prawdopodobnie, no to wszystko na to wskazuje, wyjdzie 4. część. I ja ten materiał katuję od 3 lat. Praktycznie no, nie ma tygodnia, żebym do czegoś nie wrócił. Wpadłem po uszy, jeśli chodzi o ten zespół. Uważam, że jest taki zwrot po angielsku criminally underrated. Nie wiem, czy po polsku jest kryminalnie niedoceniony. Tak. Jak gdyby to ode mnie zależało, to ludzi pod lufami karabinów zaganiałbym na ich koncerty, żeby nie grali w małych klubach dla 50 osób, tylko na stadionach dla 50 tysięcy. Co, no ta branża jest nieobliczalna. Nigdy nic nie wiadomo. Ja nie jestem jakimś super doświadczonym muzykiem, ale widzę, jakby poznałem parę ludzi z branży i jeżeli mówimy o sytuacji, że super fajny zespół, który tam gra dla 50 osób w klubie, no to dla mnie jakby mnie to już nie dziwi i ja wiem, że takie są sytuacje dość powszechne niestety. I no cóż, nie wiem, nie potrafię nic mądrego powiedzieć, dlaczego tak jest i albo masz szczęście, albo nie, możesz ciężko pracować, możesz jakby fajnie, że gdzieś tam komuś się udaje, no nie wiem. No wiesz co, no to w dużej mierze wydaje mi się zależy od tego, co grasz, no bo ich muzyka jest no nie jest łatwa w odbiorze. Jest ciężka, jest brutalna. No, nie jest na pewno łatwa. To nie jest tak, że wiesz, typowy Kowalski chwyci po to i tam sobie wieczorem, czy w samochodzie, czy nie wiem, w drodze na zakupy będzie tego słuchał. Znaczy ja tak, ale pewnie nie każdy. Niemniej jednak, no, ja jestem zakochany w ich muzyce już od właśnie tak, kiedy ich odkryłem gdzieś na początku 2021. Miałem tę przyjemność widzieć ich 2 razy na żywo. Na żywo też doskonale się to sprawdza. Ostatni raz właśnie widziałem ich w połowie października w Warszawie w klubie Voodoo. Plus grania dla takiej małej publiki, bycia małym zespołem, który dużo rzeczy musi robić sam, jak na przykład rozstawiać się na scenie, czy stać na swoim, wiesz, merchu. Jest taki, że jesteś w stanie tych ludzi poznać osobiście, pogadać sobie z nimi. Ja miałem tę przyjemność właśnie już w zeszłym roku, jak grali w Gdańsku, mieli koncert i w tym roku w Warszawie, więc no sobie, wiesz, pogadać, spić piwko, nie, porozmawiać o muzyce, gdzieś tam o planach na przyszłość, wiesz, o trasie i tak dalej, no to jest fajne, ci ludzie przez to stają się bardziej dostępni, w przeciwieństwie do gigantów, którzy zapełniają hale czy tam stadiony, no bo to by było niewykonalne, żeby tak z każdym pogadać. Niemniej jednak, bardzo gorąco polecam, jeśli lubicie ciężkie takie granie, gdzieś przede wszystkim black metal, ale zahaczające też i o death, i o doom momentami, to no, uważam, że trzeba dać im szansę.
Więc nie wiem, czy dla ciebie, ale ja każdemu gorąco polecam. Ja bym swojej mamie to polecał. No jak swojej mamie polecasz, to już kurczę, zmienia postać rzeczy. To już naprawdę... Ale, słuchaj, moja mama... mamo, jeśli tego słuchasz, pozdrawiam serdecznie. Moja mama... Kiedyś byliśmy tam u moich rodziców, którzy mieszkają w Olsztynie, i moja mama pokazuje mi bilet do kina na koncert Metaliki. I tak patrzę, o, zaskoczony jestem. I mówię, no co, no, stwierdziłem, że pójdę, posłucham, może być fajnie. Koniec końców okazało się, że nie był to odgrywany w kinach jakiś zapis koncertu, tylko, co jeszcze lepsze, to był dedykowany seans, który chyba odbywał się w tym samym czasie w różnych kinach w całym kraju, a może i w całej Europie, nie wiem. I to był przedpremierowy, to było przedpremierowe odsłuchiwanie 72 Seasons, więc moja mama, która nie słucha metalu, usłyszała kawałki z nowej płyty, zanim usłyszał je większość świata, a w tym wielu fanów zespołu. I okej, był tam komentarz muzyków, który nie był, niestety nie było napisów, nie był tłumaczony, moja mama angielskiego nie zna, więc to, no, to jej tam odpadło. Z tego za dużo nie wzięła, ale przesłuchała sobie cały album i po tym seansie mówiła, że bardzo jej się podobało, że fajne granie, takie z przytupem, z pazurem, także no. Nie wiem, czy pan Cefaus by przeszedł do mojej mamy, ale Metallica już przechodzi. No, super, no kurczę, nic tylko być dumnym z mamy, że tak. Jest tak otwarta, ma taką otwartą głowę. Byłem bardzo dumny, byłem. No i teraz podium, szczyt podium, już o niej rozmawialiśmy, Hania Reni. Na pewno muszę sprawdzić, szczególnie, że tutaj gdańszczanka, no to wstyd by było. Gdańszczanka, tak. Weź sobie najpierw może odpal. Ojejku. Olaf. Ona zrobiła z Olafem z Islandii. Niestety nazwiska nie pamiętam. Jakiś son na pewno. Tak. Jego wypadł teraz z głowy. Ona sobie wzięła jego numer po prostu i sobie zinterpretowała. To jest też taki chyba fajny właśnie, jak masz ochotę na takie właśnie północne tematy, klimaty norweskie, to, to może zaskoczyć. Wiesz co, no subtelna muzyka. To jest dla mnie to jakby no, magiczna sytuacja, że można tak czarować dźwiękiem i to jest po prostu niesamowicie klimatyczna muzyka. No. Fajnie, że tak się rozkręca ta dziewczyna, że gdzieś tam eksperymentuje, że ona nie tylko w te klasyczne tematy uderza, ale też w elektronikę. Ma troszeczkę taki dziewczęcy wokal, taki troszeczkę dziecięcy może i trzeba to zaakceptować, może komuś się podobać, może to dla kogoś być przeszkodą, nie wiem. Ja nie mam z tym problemu. Fajnie, że jest taka no, coraz bliżej tych takich popowych rejonów, przez co robi się tak, no, jest intrygująco, jest muza, w której spokojnie można, nie wiem, wrzucić do filmu, do jakiś obrazek dokleić. W tym roku rzeczywiście chyba najczęściej właśnie wybierałem Hanię Reni, ale to też ze względu właśnie na soundtrack, na słuchawki do biegania. I tyle. No coś czuję, że jak tylko skończymy to nagrywanie, a ja pójdę albo pomagać szykować, albo jeść obiad, w zależności od łaskawości mojej pani, to no, myślę, że to poleci zaraz. Niemniej jednak, no, u mnie na miejscu pierwszym jest zaskoczenie, choć chyba zaskoczeniem być nie powinno. Zespół nazywa się Electric Callboy. Jest to niemiecki zespół. Niemiecki zespół, który w ogóle kiedyś oni grali jakieś takie chyba emo, coś takiego. Brzmiało to jak kupa, szczerze powiedziawszy. Chyba trochę zbyt poważnie siebie traktowali. I oni się nazywali w ogóle wtedy Eskimo Callboy. I później szast prast coś tam się w zespole pozmieniało. Wiem, że wymienili jednego wokalistę, bo mają dwóch.
Wtedy też mieli dwóch, ale jednego wymienili i postanowili pójść chyba w taką bardziej luźną, prześmiewczą stronę. I oni łączą z jednej strony metalcore, deathcore, z drugiej strony pop, techno i są w stanie zrobić to tak, że nie wychodzi jakaś totalna kaszana, tylko to naprawdę ma ręce i nogi. I oni dwa lata temu, dobrze mówię? Nie, w zeszłym roku wydali album Techno i z tym materiałem jakoś na wiosnę tego roku przyjechali do Polski, między innymi grali w gdańskim B90, ja byłem na tym koncercie. Powiem ci, że ja nie widziałem chyba jeszcze takiej sytuacji, żeby były w tłumie, w publice osoby, które wyglądają bardziej na fanów jakiegoś popu albo techno, a zaraz obok, wiesz, goście w czarnych koszulkach, gdzieś tam Vadera, czy nie wiem, w jakiej ja byłem, i cała ta ekipa się bawiła, skakała, tańczyła wręcz w rytm tego, co leciało z głośników, takie porozumienie ponad podziałami, i był taki jeden moment, gdzie na scenie był tylko jeden z wokalistów z keyboardem elektronicznym, gitarzysta jeden chyba z akustykiem i drugi wokalista, i zrobili taki króciutki, taki, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, po angielsku się mówi medley, czyli grasz po fragmencie jakichś tam utworów czyichś, nie? I tak przechodzisz płynnie z jednego w drugi. I nie pamiętam, co oni tam dokładnie grali, ale na koniec zaśpiewali I Want It That Way Backstreet Boysów. To tylko na weselach i na takich koncertach zobaczysz zatwardziałych, na czarno ubranych metalowców, jak śpiewają Backstreet Boys na cały głos, na całe gardło. Skończyli to śpiewać. Ja pamiętam, stoję tam, morda ucieszona. Obok mnie stoi taki inny gościu, sięgający mi gdzieś dotąd, taki niewysoki metalowiec z kucykiem. Spojrzał na mnie i z taką radością, ale też mam wrażenie, że z takim wzruszeniem w twarzy i w oczach, mówi do mnie: ale rozjebali, i Piątka, i Misio. Doskonałe, więc... Ciekawe. Warto też zwrócić uwagę na ich teledyski, są mocno takie, no takie z dowcipem, takie z jajem. Widać, że to jest trochę coś, jak robi może nasz nocny kochanek, jeśli chodzi o tę warstwę liryczną. Totalny luz, bardzo duży dystans do siebie. Wydaje mi się, że właśnie zmiana stylistyki wyszła im na dobre i polecam bardzo gorąco utwór, który się nazywa Hurricane, aczkolwiek pisze się Hurrikan przez K, przez dwa R i przez K. Okay. Sprawdź sobie, podeślę ci linka. To jest taki, taki wiesz, wykręt. Nie ma odwrotu. Już teraz. Taki wykręt. Tylko daj temu, kawałek jest krótki, daj mu czas, bo to, co usłyszysz na samym początku, będziesz się zastanawiał, co on mi kurwa wysłał, nie? Ale nie, daj temu czas. Także totalnie wykręcony zespół i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak to katowałem, a musiałem tego sporo katować. Pewnie do koncertu, a potem po koncercie. No więc ja, kurde, wiesz, czasami taki zatwardziały black metalowiec, a poszedłem na coś takiego i bawiłem się doskonale, i nie tylko ja, także też polecam sprawdzić tenże zespół. No tak. Dobrze, ciekawa rekomendacja, nie spodziewałem tak. się czegoś takiego. Tak, musisz koniecznie to sprawdzić. Może daj na czołówkę. Proszę? Tak. Może daj na czołówkę. Daj na czołówkę ten band i może zrobić i wtedy troszeczkę oglądalność, jakby, że o, co tu się Zobaczymy. Jeszcze mam tu, wiesz, to jest pierwszy odcinek. Ja tu mam jeszcze parę technicznych kwestii do wykumania, ale nie chciałem siedzieć nad tym nie wiadomo ile, chciałem w końcu wystartować, ale jeszcze jest parę rzeczy, które, jest jeszcze parę pomysłów, co tu można by zrobić, ale to w przyszłości. No na przykład, mógłbyś na przykład stepować. Mógłbym, tak, tylko nie mam bucików, które fajnie pląskają. A twój gość mógłby na przykład stanąć na rękę. Umiesz? Nie. No dobra, no to pogadam o tym z kolejnym gościem. Odwrócimy ekran. Właśnie, można odwrócić. Dobra, Rafał, słuchaj, bo trzymałem cię już około 2 godzin. Nie chcę zabierać ci więcej czasu.
Chciałbym ci tylko powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cieszę się, że tu byłeś, cieszę się, że byłeś moim pierwszym gościem i że kładziesz tutaj podwaliny pod coś, co mam nadzieję, że trochę potrwa, nie zakończy się po paru odcinkach. Kiedyś bardzo miło się rozmawiało. Mi również jak najbardziej. I kiedyś pamiętam, że w jednym odcinku swojego podcastu, który niestety został zawieszony, nie wiem czy wróci, ale Rob Flynn, lider Machine Head, miał swój podcast zatytułowany No Fucking Regrets. I on kiedyś w jakimś tam wstępie do odcinka, bo tam zawsze miał gości, ale gdzieś we wstępie mówi, że rozmawiał z kimś tam i ten ktoś powiedział, że większość, że generalnie jest taka tendencja, że jeśli podcast wytrzyma, w cudzysłowie, tak, wytrzyma, przetrwa 16 odcinków, to zostanie, to się utrzyma i będzie kontynuowane, że 16 odcinków to jest ta magiczna granica, że jak ktoś nie dociągnie do 16, to się kończy i wiesz, pomysł jest pogrzebany i o tym podcaście słuch ginie, ale jak się przekroczy tę granicę 16, to już wtedy się przy tym pozostaje i wtedy tacy twórcy, tacy autorzy to ciągną dalej z powodzeniem, więc mam nadzieję, tak oby do tego 16. Także bardzo ci dziękuję. No ciebie ja będę szelikowcem. Dziękuję. Muszę znaleźć jakieś babcie, które będą dziergały te szaliki moje. No, działaj. Słuchaj, ale jeszcze ostatnia rzecz. Trzymam kciuki za nową płytę. Czekam z wypiekami na twarzy, z niecierpliwością i tak jak mówiłem, teraz tym większą, bo to już pewnie tuż. I wszystkim, którzy słuchają, bardzo gorąco polecam Frontal Cortex. Sprawdźcie koniecznie Passage. A jak już sprawdzicie, no to podejrzewam, że będziecie tak jak ja czekać na kolejną płytę. Rafał, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. I dziękuję. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Hej. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze słuchając tej rozmowy, jak ja prowadząc ją. Rafał to jest naprawdę super gość, utalentowany muzyk i wielki muzyki pasjonat. No a ja bardzo się cieszę, że zgodził się być moim gościem i to w dodatku tym pierwszym. Sprawdźcie koniecznie debiutancki album Frontal Cortex, czyli Passage. Link do stron zespołu i do ich profilu na Bandcamp znajdziecie w opisie pod nagraniem. No i oczekujcie wraz ze mną nowego albumu, premiery nowego materiału. Myślę, że będzie warto. A teraz zapraszam Was na porcję muzycznych i nie tylko rekomendacji. Oto Prywata. Prywatę zaczniemy od przeglądu paru wydawnictw muzycznych, które ostatnimi czasy przykuły moją uwagę. I zaczniemy ostro, bo od polskiego black metalowego składu Totenmesse, którego to najnowszy album zowie się, i tutaj pozwolę sobie zgadnąć wymowę tegoż tytułu, a brzmi on chyba Fiction Lust. Jest to materiał bardzo dojrzały, przemyślany, doskonale, precyzyjnie zagrany. Zresztą tu nie ma co się dziwić, bo w składzie są muzycy, którzy mają na koncie występy w takich zespołach jak Gruzja, Massemord, Odraza czy Stillborn. Muzyka jest zróżnicowana, mamy cholernie szybkie, ostre, grzyleta riffy, napędzane szaleńczymi, opętańczymi blastami, ale mamy też dość klimatyczne zwolnienia, a do tego coś, co ja bardzo lubię, czyli wyraźnie słyszalny bas, czego bardzo często mi w muzyce metalowej brakuje, jest on gdzieś za bardzo schowany. I całość tego materiału muzyka brzmi niby dość klasycznie, można by powiedzieć, jak na standardy tego gatunku, ale ma ona swoją jakąś taką tożsamość, swój klimat, trochę czuć tu takiej piekielnej siarki, trochę proch strzelniczy i gdzieś swąd rozkładających się na polu bitwy ciał, a trochę też wilgoci, jakiejś takiej polskiej leśnej mgły o poranku. Płyta jest bardzo dobra i z miejsca wzbiła się dość wysoko na moją taką osobistą listę ulubionych płyt mijającego właśnie roku. Więc jeśli lubicie black metal, no to uważam, że nie możecie przejść obok tego wydawnictwa obojętnie. Pozostajemy w Polsce, a to za sprawą płyty Chory na Polskę zespołu Doktor Misio.
No i teraz, jeśli ktoś nazwy zespołu nie kojarzy, no to jest to kapela, w której śpiewa Arek Jakubik, aktor znany chociażby z filmów Smarzowskiego, Wesele, Wołyń, Drugówka, czy ostatnio z serialu Informacja Zwrotna na Netflixie, do którego to serialu pozwolę sobie wrócić za chwilę. Niesprawiedliwością jednak byłoby wobec tego zespołu nazywać go tak, no to ten zespół od Jakubika, ponieważ jest to kolektyw bardzo sprawnych muzyków, który wydał właśnie swój piąty album. No i album, który jest trochę taką wypadkową tego rock'n'rolla, takiego bardziej z pazurem grania z pierwszych dwóch płyt, czyli Młodzi i Pogo, oraz takiego bardziej elektronicznego, melancholijnego o trzeciej płyty zespołu, czyli Zmartwychwstaniemy. No i ta kombinacja uważam, że zdaje egzamin tutaj. Dobrze się tego słucha, jest nastrojowo, są dość ciekawe teksty wpadające w ucho. Także myślę, że też z czystym sumieniem mogę tę płytę wam polecić. No i jeszcze chwilę pozostajemy w naszej ojczyźnie, a to za sprawą nowej płyty wokalisty i frontmana progrockowej formacji Riverside Mariusza Dudy, czyli albumu zatytułowanego Afraid, tylko tak pisane Afraid. I tym razem jest to wydawnictwo niesygnowane nazwą Lunatic Soul, tylko po prostu nazwiskiem artysty. No i teraz z czym mamy tutaj do czynienia? No przede wszystkim elektronika, bardzo nastrojowa, taka nieśpieszna, czasem niepokojąca, czasem trochę oniryczna. I mi osobiście całość brzmi jak soundtrack do jakiegoś filmu, który chyba jeszcze nie powstał. Moje skojarzenia wędrują gdzieś w stronę science fiction, może jakiś cyberpunk, być może gdzieś w klimatach takich neo-noir, jak Łowca Androidów. Gdzieś te syntetyczne dźwięki okraszone są tu i ówdzie takimi przetworzonymi wokalami i takimi może nieco chaotycznymi, ale nadal pasującymi do klimatu gitarowymi partiami solowymi. Myślę, że znają tu coś dla siebie i fani klimatycznej elektroniki, i amatorzy dobrych soundtracków. I jak możecie się domyślać, tu również gorąco polecam. No i ostatni album, który też gdzieś tam ostatnio słuchałem, trochę gościł w moich słuchawkach, wybrzmiewał z nich. No to jest coś, co może być troszeczkę nietypowe, może lekko zaskakujące dla osób, które mnie lepiej znają, chociażby tak jak to, co wspominał Rafał, że no jemu się wydawało, że u mnie to tylko mroczne gitarowe dźwięki w głowie i w duszy. No i tak mogłoby się generalnie wydawać, że u mnie raczej właśnie w duszy przede wszystkim gitary, a rzadziej jakieś tłuste hip-hopowe bity. Co nie znaczy jednakże, że nie ma wykonawców w tym nurcie, z którymi nie byłoby mi po drodze. Jednym z nich jest Busta Rhymes. Busta Rhymes, który w tym roku wydał nową płytę zatytułowaną Blockbuster. I o ile nie śledzę jego kariery jakoś tak bacznie, to jednak wydany przez niego w 2001 roku album Genesis stoi bardzo wysoko w takim moim małym hip-hopowym rankingu. No i w związku z tym właśnie postanowiłem sięgnąć po tenże nowy album. No i mam tutaj z nim pewien problem, bo dla mnie jest to płyta, która ma dwa oblicza, takie pozytywne i negatywne. Pozytywnym jest sam sprawca całego zamieszania, czyli Busta Rhymes. Mimo, że ma gościu 51 lat na karku, to jako raper jest uważam, że cały czas w bardzo dobrej formie i nie, żebym się na tym znał, ale brzmi dobrze i wydaje mi się, że ten jego flow nie został nadgryziony przez ząb czasu. Dobrze słucha się tej jego nawijki. No, czego nie można powiedzieć o jego gościach? I to jest to właśnie to drugie negatywne oblicze. I tak sobie myślę, że coś mi mówi, że jeśli chodzi o hip-hop, to ja się chyba zatrzymałem gdzieś jakieś ćwierć wieku temu, kiedy to na szerokie wody wypływał Eminem, a Cypress Hill wydawali album Skull and Bones, a w rozgłośniach radiowych po prostu na zapętleniu do pożygu leciał utwór Still D.R.E. Dr. Dre. I mam wrażenie, że to współczesne oblicze hip-hopu to są tacy goście, którzy przy bardzo obfitym użyciu, wręcz nadużyciu autotuna
tak ni to śpiewają, ni to rapują i to wszystko brzmi tak samo. Oczywiście, tak jak mówię, nie jestem z hip-hopem na bieżąco, tak na co dzień bazuję tylko na tym, co słyszę w rozgłośniach radiowych i mam wrażenie, że czy to zza oceanu, czy tutaj nasi rodzimi wykonawcy, oni wszyscy brzmią tak samo. Jacyś goście śpiewający na autotunie. No i teraz takich właśnie występów uświadczymy też trochę tutaj i na tej płycie i to jest kompletnie nie moja bajka. Po prostu to do mnie nie przemawia. Więc patrząc całościowo, uśredniając niejako oba wymienione oblicza, no to Blockbuster jest płytą, w której nie jestem w stanie za dużo dla siebie znaleźć, także ani nie polecam, ani nie odradzam. Fanom gatunku, myślę, że fani gatunku sprawdzą, czy samego artysty, to już na pewno, ale dla mnie całkowicie neutralnie, po prostu nie moja bajka. I jeszcze jeden tutaj wykonawca, o którym już rozmawialiśmy z Rafałem, ponieważ to jest jego topowy wykonawca, jeśli chodzi o 2023, a przynajmniej według Wrapped Spotify'a, czyli Hania Rani. No i powiem tak, póki co dopiero zapoznaję się tak pomału z jej twórczością, a szczególnie z wydanym w tym roku albumem Ghosts. No, ale to, co już usłyszałem do tej pory, oceniam bardzo pozytywnie. Dziewczyna naprawdę ma talent, także sprawdźcie ją koniecznie, bo uważam, że w pełni na to zasługuje. No i teraz pozostając w klimatach muzycznych, ale już nie mówiąc o płytach per se, to chciałbym nawiązać do jeszcze jednego tematu, który też poruszyliśmy w naszej rozmowie, a mianowicie, kiedy nagrywaliśmy to, byłem jeszcze przed koncertem zespołu Fear Factory w warszawskim klubie Proxima, ale teraz jestem już po, więc mogę co nieco powiedzieć, ponieważ był to występ szczególny pod dwoma względami tak naprawdę. Po pierwsze, jest to jeden z moich ulubionych zespołów, który towarzyszy mi gdzieś od samego początku mojej przygody z ciężkimi brzmieniami, z moją miłością do metalu, rock'n'rolla. Natomiast druga rzecz, która była bardzo istotna, to już bardziej może dla samych tutaj fanów zespołu, takich jak ja, to jest to, że jakiś czas temu doszło do wymiany na stanowisku wokalisty w zespole, wieloletni wokalista, czyli Burton C. Bell, odszedł z zespołu. No i przez jakiś czas szukano zastępstwa, a później to było gdzieś tam trzymane jakoś w tajemnicy. No ale niemniej jednak został wybrany jego zastępca. Jest to niejaki Milo Silvestro. No i pewnie każdy z osób, które to zgromadziły się 6 grudnia bieżącego roku w warszawskiej Proksimie, każdy zastanawiał się, jak na żywo wypadnie nowy nabytek zespołu. I no muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony. Uważam, że Dino, czyli lider zespołu, gitarzysta, założyciel zespołu, nie mógł chyba, znaczy no być może mógł, ale dokonał bardzo dobrego wyboru. Milo doskonale sprawdza się na scenie, świetnie brzmi, w zasadzie jakbym zamknął oczy i ktoś by mnie tam wprowadził, powiedział, że gra Fear Factory, to przez większość czasu być może nawet nie skumałbym, że dokonała się podmianka wokalisty. Brzmi świetnie zarówno w partiach tych ostrzejszych, jak i w tych melodyjnych. Ma dobry kontakt z publicznością, także wydaje mi się, że jeśli ktoś przychodził sceptycznie nastawiony, niepewny, to po pierwszych dwóch, trzech utworach wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, dobrze się wkomponował i bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że jego akces do zespołu i to przetarcie w boju zostało przyjęte pozytywnie przez ludzi. Nie było, nie widziałem, a byłem i z tyłu gdzieś, i później pod samą sceną podczas tego koncertu nie wypatrzyłem nikogo, kto by tam, nie wiem, pokazywał jakieś faki, jemu jakiś tam zagorzały fan poprzedniego wokalisty, także cieszy to, że został ciepło przyjęty przez publikę, przez fanów, bo naprawdę chłopak widać, że podchodzi do tego z pasją, z zaangażowaniem i chwała mu za to, więc myślę, że Fear Factory po różnych perturbacjach i problemach,
którego doświadczał jako zespół, wraca na odpowiednie tory, jest nowa siła, jest nowa energia, też nowy perkusista i myślę, że będą w stanie jeszcze dużo, dużo dobrego nam dać. I tutaj taka rzecz, jeśli się zastanawialiście, a ten Level 3 Factory z nowym wokalistą, może to, a może nie mieliście możliwości być w Warszawie, to dosłownie parę dni po tym koncercie grudniowym zostało ogłoszone, że zespół powraca do Polski i będzie został ogłoszony jako jeden z zespołów na przyszłorocznym Mystic Festival, który będzie się w czerwcu w Gdańsku na terenie stoczni. Także jeśli nie mieliście okazji teraz, albo byliście sceptycznie nastawieni przez tę zmianę wokalisty, dajcie im szansę i zobaczcie ich w przyszłym roku. I to by było tyle, jeśli chodzi o muzykę. I tak jak mówiłem, ten mój wewnętrzny nerd jeszcze potrzebuje tutaj parę innych rzeczy dorzucić. A miałem ostatnio wątpliwą przyjemność obejrzeć film The Flash, czyli chyba, nie, jeszcze nie ostatni, już chciałem powiedzieć ostatni, ale jeszcze przedostatni, bo jeszcze będzie druga część Aquamana, czyli przedostatni film ze stajni DC, jeszcze przed zaoraniem, resetem i przemeblowaniem, którego dokona James Gunn. Nie będę za dużo się tutaj wypowiadał, bo coś mi mówi, że o ten film zahaczymy z moim gościem w następnym odcinku. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast powiem krótko, dno i metr mułu, totalny szajs. Ledwo da się to oglądać. Próby naprawdę takie mizerne, naiwne, żenujące próby żerowania na fanach, na ich sentymencie do pewnych postaci. Coś, co Marvel dał radę zrobić dobrze w przypadku Spider-Man, No Way Home. DC oczywiście znowu nie jest to pierwszy raz, kiedy pozazdrościło czegoś i zrobiło to dużo gorzej. Także ledwo, ledwo da się to oglądać, naprawdę ledwo. Film jest, co jest ciekawe, film się nie dłuży, co jest akurat dobre, bo te prawie 2,5 godziny, gdyby jeszcze miały się dłużyć, to już w ogóle byłby taki wielki gwóźdź do trumny tego filmu, a on już więcej gwoździ do tej trumny nie potrzebuje. Także odradzam, naprawdę. Ja zrobiłem to już za was, obejrzałem, wy nie musicie. Omijajcie ten film szerokim łukiem, bo jest po prostu fatalny, nic nie wnosi. A to uniwersum i tak zaraz zostanie zaorane i zresetowane, także nie ma co tracić na niego czasu. Natomiast czemu uważam, że warto poświęcić czas, to tym jest serial, i powiedziałem przed chwilą, że do tego wrócę, serial Informacja Zwrotna na Netflixie, w którym to gra właśnie wspomniany wcześniej Arkadiusz Jakubik. Dobry serial, naprawdę dobry. Dobra netflixowska, polska produkcja. Głównym bohaterem serialu jest niejaki Marcin, grany tu właśnie przez Jakubika, który jest alkoholikiem i którego syn zaginął. I teraz Marcin musi próbować poukładać pewne elementy układanki, żeby syna odnaleźć. Więcej nie powiem. Jest parę ciekawych zwrotów akcji, jest parę takich momentów, że już nam się wydaje, że wiemy, o co chodzi, ale nagle zaczynamy w to powątpiewać, tak samo jak powątpiewa nasz bohater. My nie wiemy, co się dzieje, on nie wie, co się dzieje. Uważam, że scenariusz jest na podstawie książki, pozwoliłem sobie zapomnieć imię, Jakub Żulczyk, nie pamiętam, no polski autor, nie znam jego twórczości, z tego co, jeśli poprawcie mnie, jeśli się mylę, to jest autor kryminałów, tak, więc to jest gdzieś tam oparte o jakąś jego prozę. Scenariusz jest dobry, aktorstwo jest doskonałe, Jakubik pokazuje, że jest naprawdę świetnym aktorem i coś, co mogłoby się gdzieś tam na początku wydawać jako zbiór takich pewnych klisz utartych, co mówi i robi alkoholik, kiedy jest przedstawiany w filmie czy serialu. Wydaje mi się, że tak nie jest, że jest w tym serialu sporo jakiejś takiej prawdy, autentyczności. Także gorąco polecam. Nie jest to długi serial, to jest de facto miniserial, jest tam 5 odcinków, więc bardzo szybko można go łyknąć, nie wpadając w jakieś uzależnienie, tak jak to może być w przypadku jakichś dłuższych tasiemców, które tam się ciągną po 5, 6 czy 7 sezonów. Także gorąco polecam. No i
w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o prywatę. I to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wytrwaliście ze mną do tej pory, to bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i powrócicie wkrótce, by obejrzeć czy też przesłuchać kolejny odcinek. To mam nadzieję, że będzie za 2 tygodnie. Chciałbym utrzymać takie przedziały czasowe między kolejnymi odcinkami, taką regularność. Mam nadzieję, że mi się to uda. W przyszłym odcinku moim gościem będzie niejaki Paweł Kaczmarek, znany szerszej publiczności jako Kaczmar, czyli głównodowodzący planszówkowego kanału Geek Factor. Kanału, który kiedyś współtworzyłem, można więc powiedzieć, że będzie to taka trochę takie historia zataczająca koło, a może nie. Najpierw robiliśmy tam razem, potem z Geek Factora odszedłem, ale bywałem gościem gdzieś tam w Kaczmara nagraniach, teraz on będzie gościem u mnie. No cóż. I od razu uprzedzam też, że gry planszowe rozmowy nie zdominują. Skierujemy się na pewno w stronę muzyki filmowej, filmów pewnie trochę też, bo obaj się tym bardzo jaramy, ale też porozmawiamy o tym, czy aktor musi umieć śpiewać. To i wiele więcej w następnym odcinku. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję Rafałowi z Frontal Cortex, a jeszcze raz dziękuję wam. Widzimy się, mam nadzieję, za 2 tygodnie, a ponieważ będzie to już po nowym roku, to z tego miejsca życzę wam wszystkiego dobrego na święta. Spróbujcie zaciągnąć gdzieś ręczny hamulec, trochę zwolnić, nacieszyć się swoimi bliskimi, dobrym jedzeniem, znaleźć coś fajnego pod choinką. A życzenia noworoczne, a to już może złożę, jak ten nowy rok się zacznie. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się.